Ojoj, proszę zwiąć te nogi, bo nie mam jak mówić. Dobry wieczór raz jeszcze. Wielkie brawa dla mnie i dla was. Na wstępie chciałabym bardzo mocno przeprosić za leciutkie opóźnienie, które miało miejsce. Jest to spowodowane tym, że nasz jeden z gości po prostu wpierdala teraz pizzę. I chcieliśmy mu dać czas, co wydaje mi się dość taką rzeczą dobrotliwą. I też bardzo bym prosiła o brawa dla dobrego. Ja generalnie z jedzeniem mam tak, że nie jestem jakimś freakiem jedzeniowym i raczej nie gotuję, nie jaram się tym, nie tańczę, nie zakochuję się przy robieniu jedzenia. Jakby nie ma takich sytuacji w moim życiu, ale zauważyłam, że różne rzeczy różnie jem. Nie wiem, czy też tak macie, że na przykład jak jem coś zdrowego, to tak dumnie, prawda? Jak mama mi robiła takie samolociki, to ja tak robię przed wszystkimi, żeby kurwa widzieli, jaka jestem zdrowa i odpowiedzialna. No, jak takie, wiecie, coś niezdrowego, to sobie tak wpierdalam jak szczur. I nie ma co z tym walczyć. I generalnie też mam trochę tak, że nie rozumiem tej całej fazy z tym szykowaniem jedzenia. Tak samo nie rozumiem sytuacji z cydrem, bo moim zdaniem ni to się najebać, ni to leki popić, tak na dobrą sprawę. Dziękuję bardzo. Nie będziemy już przedłużać, ja nie będę przedłużała, bo jestem tu sama, a sama być nie chcę i na szczęście sama być nie będę. Zapraszam na scenę Bartosza Zalewskiego oraz Grzegorza Ustańskiego. Witamy, kochani! Uszanowanie, witamy serdecznie, moi drodzy. Tak jest, rozdanie klipsów. A, zapomniałam powiedzieć to, o co mnie poprosiliście, czyli o tym, że są lekkie zmiany. Zmiany polegają na A, nowe krzesła, wielkie brawa. Wielkie brawa, krzesła. Co za jazda. B, eleganckie dykty. Tak jest. Wow. C, nie tak się odlicza chyba, nie po alfabecie, ale to jest też zmiana. C. Inaczej siedzimy. Tak jest, zgadza się, to też jest zmiana. No i wszystko jakby jest po starym. O, tutaj weterani i weteranki podcastu na żywo, znani jako podcasto na żywiacy. Na żywce. Musisz jeszcze kliknąć tego szaleńca. Ja powiem, mam coś bardzo ważnego. Już teraz jestem. O, tak, moi drodzy, dzisiaj, moje drogie, niestety nie ma z nami Cezarego, gdyż zmarzł, oczywiście. Nie, jest ciepło, nie ma opcji na takie żarty nawet. Nie, on zmarł po prostu, nie żyje. Nie. To jest dla mnie jest bardzo nieetyczne są te śmiechy, jakby no. Człowiek nie żyje, no. Tak. No a wiesz, to go ani nie zaszkodzi mu, to ani prawda, nie ale bliscy ale, mogą być. Jajcarz do tej pory, bo zaraz wszystkich świętych. Dokładnie, tak. Ja się dopiero dzisiaj jorgłem, że to już niedługo, po tym jak mi cena znicza skoczyła tak gwałtownie. Ale po prostu pan Cezary jest na trasie teraz ze swoim nowym programem, to jest Bełkot. Sprawdźcie u siebie, kiedy to wyjdzie. Znaczy wy jesteście tu, więc... Tam. On jest gdzieś bardzo daleko i to mu nie podobnie, ta reklama to mu nie pomoże na tym zamianę. Ale niestety nie mógł być z nami, ale pan Grzegorz Uzdański się zgodził wypełnić te niełatwe buty. Jak na razie te buty? Jak? Świetnie, są to oczywiście niełatwe buty, ale staram się wypełnić te niełatwe buty. Stopami? Będę powtarzał po prostu każde z twoich zdań. Echolaliczny. Tak, będę echolaliczny. Będę echolaliczny. Teraz... Nie, tak, ale... Bardzo się cieszę, bardzo, bardzo mi miło. Myślę, być. Że jeżeli masz kontrolę nad swoim jakby pęcherzem, to już jesteśmy naprawdę na dobrej drodze. Bo Cezary podobno wychodził. Zdarzyło się, to tak. Nie jest problem. Każdy ma jakby swój pęcherz. Każdy niesie swój pęcherz. Tak mi mówili regularnie. Dzisiaj w związku z tym, że nie ma Cezarego, to przygotowaliśmy też małą niespodziankę od niego, bo to też nie jest rozstanie w gniewie. Nikt z nas nie patrzy wstecz w gniewie, jak zespół taki. A prawda jest taka, że mamy też kilka innych niespodzianek i też mamy, już teraz możemy powiedzieć, chyba opcję aktywizacji tutaj, jak siedzimy wszystkich. Ponieważ jeśli macie jakieś pytania do naszych gości, to już możecie je sobie wymyślić. Tak a priori lepiej. Tak nie? Teraz, a nie za chwilę, żebyście słuchali jednak tego, co się tu dzieje.
Teraz jest chwila ciszy na wymyślanie pytań. 10 minut, podczas których prosimy o spokojną pracę w grupach, opracowanie jakichś sensownych pytań, spisanie ich. Fajnie, jakby ta muzyka z Familiady w tle, żeby jak narada rodzinna. Nie, na ciszy, totalnie. Nie, a tam, wszyscy tak, powinna też kamera tak przechodzić, jak wszyscy pochylają się, tak kiwają głowami, jakby też zostali tym Sokratesem. Jak się nazywał ten, i ty zostajesz Platonem? Kto? Pitagorasem. Pitagorasem, tak. Pamiętam. Kimś można było zostać. A propos zostania i tak jakby przeobrażenia się, dzisiaj będziemy rozmawiać właśnie o tym, ale się prawie udało wtrafić ze zdaniem. Nie, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiać o występach między innymi, nie? Jakby to jest taki pomysł, który nam wpadł, ponieważ tutaj jak siedzimy w troje, to każda z nas coś z występami ma związane. A może odwrócę pytanie, jaki jest występ na żywo pierwszy, na którym byliście, może Grzegorzu pierwszy? Byłem w sensie jako widz. Jako widz. Tak. Na jakim pierwszym występie na żywo byłem? Na jakim pierwszym? To jest bardzo trudne pytanie, bo muszę teraz sięgnąć pamięcią do swojego bogatego życia widzowego. Ja jestem znanym konsumentem kultury. Na jakim pierwszym występie na żywo? Na pewno byłem na jakichś teatrzykach dziecięcych, to niewątpliwie A czy ty lubisz teatr dziecięcy? Nienawidzę. W sensie, znaczy nie, lubię dobry teatr dziecięcy, ale istnieje takie coś, istnieje taki, to Martyna zresztą wie, bo my nie będziemy udawać, że się nie znamy, gdyż byłaby to nieprawda. Na tym zresztą polega udawanie, że... Ale generalnie jak wie Martyna, jest taki pewien rodzaj teatru dziecięcego, którego ja po prostu budzi we mnie bardzo dużą agresję i chęć natychmiastowego rozszarpania tej osoby, nawet nie zabicia jej, tylko jakiejś takiej ogólnej destrukcji, autodestrukcji, takie coś, że się mówi, a co to, gdzie jest ten kochany smoczek? Nawet nie umiem tego oddać, to jest dużo gorsze w oryginale. No, w sensie, musiał się sam rozszarpać. Tak, więc mój organizm to jest mechanizm obronny, bo ja jestem świetnym aktorem i normalnie bym to zagrał dużo lepiej, ale organizm dba o to, żebym się nie rozszarpał. Więc ja nienawidzę teatru dziecięcego złego, a chyba lubię dobry, ale no też od wielu lat nie miałem takiego... No na pewno wiem, że miałem swój udział, bo spytali, gdzie szukać. Była interakcja z widownią. Tak. Ktoś uciekł i oni jakby... No i ja jako ale osoba... Ale ty, że się nie rozprułeś, to... Rozprułem potem... się. Rozprułeś totalnie się? Się rozprułem. Na jakby... Pinokiu? Tak, bo ja po pierwsze już wtedy miałem ewidentnie parcie na scenę, więc jak spytali, a po drugie miałem chyba jakąś taką donosicielską naturę. Byłem małą jebaną 60, więc jak to mawiają przestępcy oraz ludzie pozujący na przestępcy. Genialny pomysł, żeby dzieci osób poszukiwały zaprosić na występ teatralny niby i w trakcie wesoły kot z Grywus się dopytuje, może wiesz, gdzie przebywa akurat twój tatuś. I one oczywiście, jak to 60 by się rozpruwały i wydawały tatusia. No jasne. I nagroda Pawka Morozowa idzie do ciebie. Tak. O, nikt się nie śmieje, bo państwo nie mają tej erudycji, jaką mamy my. Żart. Oczywiście. To był taki autoironiczny żart, że jesteśmy przemądrzali. Jesteśmy. Po prostu. Pawka... A ty pamiętasz, Martyna, jaki to był występ? Może jakiś teatr? Albo coś tak, ja pamiętam. To był koncert Majki Jeżowskiej. OG. Taki, co ja pamiętam. I pamiętam, bo było tragicznie. Ale pod tym względem... Pani Maja tam dawała radę. Bardzo, a w ogóle bardzo ja muszę... Lubię. Przepraszam, że ci przerywam, ale ja byłem kiedyś na występie, gdzie ona pokazywała wszystkie swoje mikrofony. To się nazywało Majki Jeżowskiej. Tak, to się... To tylko tyle. Dziękuję, to było warte przerwania ci. Moi drodzy, Cezary żyje i zabija. Majka Jeżowska, tak, ale Warszawa? Było, tak? Nie pamiętam, podróże u mnie w mojej pamięci w dzieciństwie to jest po prostu nagle punkt A, potem punkt B. Nie pamiętam, gdzie ja jechałam i jak jechałam. To się Aviomarin nazywa. Ale było głośno, były balony takie, co nie mogłam ich sięgnąć. Byłam wkurwiona po prostu. Pamiętam, że byłam zła bardzo na koncercie Majki Jeżowskiej. Bardzo byłam niezadowolona. Ile miałaś lat mniej więcej? Nie wiem, kurde... 15? Nie wiem, i z przodu. Nie mogłaś sięgnąć do balonów i to wywołało frustrację. Tak, bo byłam tak napierdolona na kolanach cały czas. A jak inaczej? Majkę Jeżowską zresztą.
Ja zresztą skandal słyszny był. Ja byłem na Majce Jeżowskiej i potem nagrałem takie nagranie, że właśnie o. Z tą byłem. Nie, to inny koncert przyłóż. A temu. Nie, bo to tak młodzieżowo chciałem, ale mi nie wychodzi wtedy. Trochę właśnie podnieśliśmy średnie wieku ze względu na brak Cezarego, ale ja się też zgodzę, ja też byłem w Teatrze Lalek we Wrocławiu, to był mój pierwszy występ, na jakim byłem właśnie. I też mnie irytowały te wszystkie elementy takie, że się, znaczy ta interakcja ma swój urok, ale jak jesteś, wiesz, spędzony przez szkołę, która prawdopodobnie się sypie i ma, to się, jak jesteś w szkole, to jesteś taki trochę, wiadomo, podatny na sugestie i wtedy ten dzwoneczek, czy ktoś tam cię do ciebie, to ty myślisz, kurwa, muszę odpowiedzieć, nie ma opcji, że się mignę, nie? I to jest takie, się czujesz on point, nie? Wtedy tak głupio trochę i tam, róbcie dzieci, coś tam, się tak, kurde, no muszę, bo nie przejdę do następnej klasy, na to wygląda. Nie, taki stres był, dla mnie zawsze był. To jest minusem, bo we Wrocławiu Teatralek ma przepiękny budynek i też park obok, gdzie można było spokojnie przyjarać lufę i nikt nie robił problemu. Znaczy, może i robili, ale nie wiedzieli o tym. Ale... Ja w ogóle... No bo generalnie tam... No dobra, powiem to po prostu. Bo z moją przyjaciółką miałyśmy tak, że robiłyśmy sobie takie pytania, wiesz, takie z haczykiem, czy tam jakieś, kurwa, po prostu durne. Wędkarskie. Wędkarskie, tak, o sumę i w ogóle. I to było w szkole, na matmy. Nie, że na przykład musisz wybrać chłopa i możesz tak, pomiędzy. Chłop. Albo właśnie aktora teatrzyku dla lalek. W sensie robi, chłop zarabia, będąc aktorem dla dzieci, albo zwycięzcą You Can Dance. Oh, wow. I takie właśnie to miałyśmy. Inny poziom zaburzeń po tak, prostu. Tak. Ale coś tam jest na rzeczy. Tak. Ale wybrać coś, że z nim jakieś tam jakby spotkanie, nie? Jakieś tam nie, no interakcje. Za mąż pójście. Za mąż pójście, tak, od razu, na grubo. Jednak Polska katolicka. A to chyba oczywisty wybór, nie? Zwycięzca You Can Dance. A to jest pytanie, musiałem to powiedzieć głośno, bo jakby... No ale to jest pytanie stare jak świat. Czy lepiej wybuchnąć, czy spłonąć powoli? Bo to dokładnie to jest to, bo będąc zwycięzcą You Can Dance, to ile to jest? 3-4 dekady kariery? To prawda, to jest mgnienie. A aktorem teatru lalek jest się przez całe życie. Nawet będąc już bardzo starym człowiekiem, mówi się, hej smoczku, gdzie jest owieczka? I no i tak, to jest dużo bardziej taki trwały inwestment. Tak, i zostajesz człowiek przez całe życie. Tak. To się pamięta. Dokładnie, a propos tak. życia całego. I ludzi, którzy będą robić to do 60 minimum, chciałbym zaprosić naszego pierwszego gościa. No ale świetne to było przejście. Segway rok. Bardzo dobra. Wszyscy uwierzyli. Tak, wszyscy tak, zaplanowane. Nie, ale to jest człowiek, z którym na pewno chcieliśmy pogadać od dłuższego czasu. Zróbcie na niego wielki, wielki hałas przed wami. Cezary Jurkiewicz, wielkie brawa! Wow, cudo. Cezary, jest już ci z dłoni. Witamy cię, Cezary. Byłeś cytowany tutaj powielokroć, byłeś też na publiczności. Jak to jest być po tej stronie? Bardzo fajnie. Nie wiedziałem, że mnie cytowaliście tutaj wcześniej. Byłeś cytowany kilka razy, tak. Ale Martyna raz, pamiętam... Wiem, że przychodziłeś wiele razy, tam z tyłu siedziałeś, patrzyłeś, jak inni są zapraszani. I tak, to prawda, no. I czy wtedy myślałeś, że twoje to... Nie, ale prawda jest taka, kochany... Siedziałem i zastanawiałem się, czy o mnie gadają. To jest... to jest jak w szczególności, jak się ma takie paranoidalne myśli jak ty, to nie może być dobre, nie? A czy myślałeś, czy ty masz dużo paranoidalnych myśli na temat, co ludzie myślą o twoich wykonach, tak zwanych, występach? Czy... Teraz nie, ale kiedyś zdecydowanie bardziej martwiłem się tym. I co pomagało? Czy nic? Wydaje mi się, że klęska pomagała bardzo, ponieważ hartujesz się. Jak ponosisz klęskę, to jakby uświadamiasz sobie, że nic złego się nie stało i potem... Tak jest. Tak samo jest, wiesz, w sztukach walki, jak ci wszyscy, co tajski boks trenują, to oni sobie kopią w takie granitowe jakieś słupy, nie? Nogami i to wzmacnia ich kości. Uwaga, nie działa na kości szyi. To nie róbcie tego, bo to... Aktorzy teatru lalek uderzają się twardymi lalkami z całej siły. Nie, to w scenach erotycznych akurat to jest.
Ale trochę tak jest, no, w sensie ponosisz klęskę, nie? Pojawiają się jakieś rany na twojej duszy i potem powstaje taka skorupa emocjonalna i wychodzisz. I wtedy jesteś dobry. Ze szkodą dla siebie, ale z radością dla innych. To prawda, no. To jest w ogóle pomysł na tatuaż dla ciebie, moim zdaniem. Nie, bo jest takie przekonanie, że... Ale ty nie jesteś udręczony raczej, nie? Byś jak siebie nie określił, czy byś się określił, że zacytuję tutaj... Życiowo? Nie, śmierciowo. Czy będziesz po śmierci udręczony? Czy będziesz nas nawiedzał? Nie, po prostu... ja widzę w tobie w kierunku raczej takiego spokoju ducha, jednak się nie przepinania przesadnie. Wiesz, tak co, jak teraz było. Tak, no ale kiedyś byłem bardziej znerwicowaną osobą. Kiedyś miałem inną personę sceniczną. Była taka bardziej tak. Woody Allenowa, że żygam przed występem ze stresu i jakieś takie racja. Rzeczy. No. Racja. A teraz ściecha koksu i od razu wesoło. Przepraszam, to żart jest. A ja bym się chciała spytać, nawet tak, chciałabym zadać od razu dwa pytania, korzystając z okazji, że Bartosz pije. Pierwsze pytanie jest takie, kiedy twoje pierwsze wspomnienie, powtarzane po prostu przez to pytanie, co pierwsze pamiętasz, co widziałeś, jakbyś mały, dziękuję. A drugie, czy na przykład, bo każdy się ciebie pyta, bo ty jesteś już wyjadaczem, to jest twój nie pierwszy taki, wiesz, pogawędka, tak, i ja słucham, ja jestem fanka. I każdy się pyta ciebie, kiedy się zaczęły te stand-upy, kiedy tam te żarty wychodziły, a ja wejdę głębiej. Kiedy dokładnie? Brałeś udział w jakichś przedstawieniach szkolnych? Poczekaj, bo to były dwa pytania. Najpierw co zobaczyłem jako trzeba pierwsze... Trzeba było słuchać. Tak. Więc zacznijmy od tego. Jakby pierwsze co zobaczyłem, zastanawiałem się nad tym i ja mieszkałem w Niemczech, jak byłem dzieciakiem i tak. Widziałem przedstawienie... Jak palą książki. Też, ale... To było, nie pamiętam o czym to było, ale pamiętam, że brał udział tam Święty Mikołaj i Knecht Ruprecht. I Knecht Ruprecht to był typ z rózgą, który miał blackface'a. Nice. Ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Święty Mikołaj miał niewolnika. To był czy to był Justin Trudeau w tej roli? Nie, to oczywiście bardzo, bardzo kryptyczne. Ja wiem, podobno postaci są w Holandii, tak zwane czarne Piotrusie, które... Schwarzenegger, tak. A, Schwarzenegger, well, nothing wrong with that. Podobno oni są tam strasznymi rasistami w Belgii i Holandii. Tak? No, nie mam na ten temat żadnej głębokiej wiedzy. Jedna bliska osoba mi to kiedyś powiedziała, że... Przetłumaczymy to specjalnie na flamandzki, waloński i niderlandzki. Ja chciałem powiedzieć, że ja bardzo bałem się właśnie tego Knechta Ruprechta, ale nie dlatego, że miał blackface'a, tylko dlatego, że miał rózgę. Więc no, żeby to było jasne, że... Świadomość przyszła później. A czy uczestniczyłeś w takich właśnie, jak Martyna pyta tutaj, że tak powiem... Jak ja to mówię, przedstawienia i tak dalej, inicjatywa szkolno-występowych? Nie, ja miałem traumę, bo kiedyś przyszedłem do szkoły, jak był bal przebierańców i zapomniałem się przebrać. I nauczycielka stwierdziła, że nie ma opcji, żebym był nieprzebrany i zaimprowizowała coś i przebrała mnie za Matkę Ziemię. I... Czyli cię wytarzała w brudzie. No Boże, ja miałam... I w mleku. To mi przypomniało jakby jak było... po prostu o mnie powiem. Moja mama, ja jestem drugim dzieckiem. Moja siostra jest starsza ode mnie 7 lat, moja mama jest Krawcową, więc moja siostra zawsze miała po prostu wypierdolone w kosmos stroje. Yeah. Moja mama jej uszyła strój żółwia ninja. Wow. I normalnie z tą skorupą, z poduchą, w ogóle no wspaniałe to było. I ja liczyłam jakby na to, że historia a się powtarza. A szczura. Splittera. Nie, po prostu szczura. Tak. No i tam życie i w ogóle i podchodzę do mamy i mówię, no dobra, a za co ja się dzisiaj przebieram? Ona tak, dzisiaj? Ja mówię, dzisiaj. I ona, mam to. Poszła na strych i wyciągnęła, tak, złotą perukę, złote rajstopy, takie przeźroczyste, kabaretkowe, jakieś takie ten, swoje obcasy na koturnie i mini. Czyli za Himena. I ja się spytam, że fajnie, że ładnie tak jest w ogóle. Tak, ja się pytam, za co jestem przebrana? A moja mama mówi, jak to za co? Za dyskotekówę. I ja tak poszłam do tej szkoły i wszyscy, o Boże Martyna, za co jesteś przebrana? Jak to za co? Za dyskotekówę. A wyglądałam jak kurwa po prostu. Tak. Wow. I co, teraz Matka Ziemia nie taka zła?
Cóż tu złego? Ciekawe, czy... Ojej, no ja byłem motyla przebrany raz. No. Do dzisiaj nie wiem, co o tym myśleć. Nie, po prostu mieliśmy strój motyla. Nie mieliście? Jesteście dziwni. I fajny taki z tymi, z błoną taką motylą pod pachami. Mnie kiedyś jeszcze przebrali rodzice za Aladyna, ale to wynika z tego, że to jest najtańszy strój po prostu. Tak, i wszystkie dzieciaki były przebrane za Aladyna, mimo że to jest bardzo niestosowne. No, źle się zestarzał ten strój. Ale zależy jak daleko pójdziesz, nie? Bo to jest wszystko kwestia, tak jak jest ten program, prawdopodobnie go kojarzycie, Twoja twarz brzmi znajomo. A. Czyli znany jako co 3 lata awantura gdzieś w Stanach Zjednoczonych, gdzie odkrywają na nowo, to dalej leci, tak? Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, jest to program, gdzie prawdopodobnie moi twoi koledzy Cezary za kilka lat będą odpierdalać manianę, ale jak im zabraknie, kurwa. To polega na tym, że się udaje, że się jest jakimś tam osobą śpiewającą, nie? No i jakby nie wiem, czy coś znacie na temat historii muzyki, ale najlepszą tworzyły osoby o innym kolorze skóry i no tutaj zaczyna się... Moje ulubione to było... No efekt jest taki, że Michał Milowicz jest 50 Centem. No to jest... Trzeba zobaczyć, by uwierzyć. To. Ale tam jest dużo blackface'ów. Jest tam. Bardzo, jest szokujące. Tylko właśnie na przykład pamiętam, jak dzisiaj ten odcinek, w którym była chyba największa awantura o tego wokalista Drake'a. Ja jak patrzę, jak... Draka? Wake! Staram się zapełniać lukę po Cezarym. Była draka o draka. Rozumiem. Ale nie, że oni go ten... I ja tak patrzę, jak źle mogło być. Było, wow! Bo jakby nawet... Nie o to chodzi, ale jakby... Możesz tak jakby, no dobra, to nałóżmy trochę, żeby było... Tam, wiesz, full Africa face, nie? Taki po prostu hardkorowo. Hardkorowo! Nie taki, wiesz, tylko... Wiecie, dożynki, kurwa, w 74, taki klimat, Zulugula, kurwa, type of shit. I ja jak mówię, no to ktoś tam powinien beknąć za to, bo to jest za grubo. I jak, wiesz, masz twarz przy twarzy, to nawet nie jest podobne. To jest po prostu emanacja czyichś rasistowskich obaw i tyle, to nic więcej. No, ale to tylko tak mówię, ale nie miałeś żadnych takich, no dobra, bo ja wiem, że ty szybko wskoczyłeś w stand-up, nie? Bo ty miałeś lat chyba, nie byłeś nastolatkiem, jak zaczynałeś stand-up, nie? Nie, to Kołecki był. A, dzięki Bogu. Nie, też tu był. Ja miałem 22 lata, jak zacząłem. I... Dobra, kiedy skończysz? Nie, nie, nigdy. 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 Właśnie, to może w drugą stronę. Czy ty myślisz, że będziesz do śmierci napierdzielał stand-up? Myślałem nad tym i wydaje mi się, że jeśli nie będę miał żadnej choroby neurologicznej, ja się obawiam chorób. Co za... I po prostu wtedy. Dlatego właśnie przykróciłeś spożycie narkotyków, żeby nie wywołać tych chorób neurologicznych, kurwa, właśnie to zakładam. Raz tylko pobawił się. Pożar lasu neuronów sobie strzelić i będzie dobrze. Nie, wydaje mi się, że dopóki mózg funkcjonuje, to jesteś w stanie tworzyć rzeczy. Zgadza się. I aparat głosowy. No jak padnie aparat głosowy, to będę pisał po prostu. Nie bardzo wiem, dobrze. W zasadzie. Tak. A czy ty sądzisz... Jest szansa, że też padnie jakby mózg i dalej będę pisał. Gadał. To jest przypadek bardzo wielu osób, które... Czytałeś książkę Szumowskiego? W ogóle to jest dokładny pokaz. Czytałem, to jest chyba ten case właśnie. Grześ, chciałeś o coś pytać, nie? A, słuchaj. Chciałem, bo ja chciałem jeszcze wrócić, tak podrążyć jak kret. Chciałem, no że, bo o ty kret klęski, nie? W sensie, czy bo ty powiedziałeś, że zdawałeś sobie sprawę, że to nie jest nic strasznego, bo tak naprawdę w pewien sposób to nie jest nic strasznego, bo nikt nas, nie wiem, nie bije, nie okalecza, ale samo to, że się nie spodobaliśmy, to już jest straszne. I jak ci to przechodziło, że dochodziłeś do tego, że to nie jest nic strasznego? To znaczy trzeba przekonać się do tego, ja na przykład przekonywałem się do tego, że niekoniecznie ludzie mają rację, jak nie reagują na moje żarty. Ja wiem, że to brzmi bardzo egocentrycznie, ale to jest jedyna droga, żeby się nie schizować przed wejściem na scenę. Znaczy nadal są jakieś elementy we mnie, że jednak...
nie robiłbym tego, gdybym nie chciał być, gdyby mi zupełnie nie zależało na ocenie, nie? I czasami jest coś takiego, że łapię się na tym, że przeglądam komentarze pod moimi filmikami i najbardziej, mimo że powiedzmy jeden negatywny komentarz jest 1 na 100, to ten najbardziej mnie boli, nie? Mimo że jest od gościa... Bo ma rację. Mimo że jest od gościa, który ma ksywę pierdzioch, mak pierdzioch, to jakimś cudem jego opinia najbardziej mnie przejmuje. To potrafi podrapać tak podniebienie umysłu, nie? Tak. Ja tak się że fuck! Tak. Chyba tak jest, nie? A koleś napisał, że jestem głupi i mam takie kurde. Merytorycznie do tego podszedł. Skubany. Co jeśli koleś ma rację? Racja. A propos racji, mamy dla ciebie może najwyższy czas, ponieważ ja nie żartowałem z tym, że duch Cezarego Pontewskiego jest tutaj z nami. Yeah. Krąży w powietrzu. Widmo Cezarego krąży nad Europą. Jezus. Tak czy owak, nie, ja patrzę tam, jak jestem zaniepokojony ogólnie, tam nic nie ma. Będziesz się z tej strony, ponieważ Cezary był tak miły, Pontewski, że nagrał dla nas wideo pytanie, które zada tutaj Cezaremu Jay. Jurkiewiczowi to jest. Czy mogę prosić o tworzenie pierwszego pytania z numerem pierwszym? A potem drugiego z numerem pierwszym. Nie. Jestem Cezary. Pierwsze pytanie. Zostałem poproszony o pytanie. Nie jest też tak, że ja tutaj się wychylam przed szereg i się próbuję detencjować, bo ja dostałem taką, taki... Pierwsze pytanie do pierwszego gościa. Hej, powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona używka? Albo taka, która jest niedoceniana używką, albo taka, która otworzyła ci na coś oczy. Bardzo jestem ciekaw i na pewno chętnie zobaczę to na YouTubie. O, dziękujemy. To był Cezary Pontewski, moi drodzy, na wyjeździe. Ale trafił, nie? Bo... To nie był przypadek, bo tak naprawdę nagrywał je zdalnie. Bo też nie jest kłamstwem, że ty i ja lubimy sobie czasem coś tam otworzyć bramy umysłu, tak to nazwę. A tak, mam już odpowiadać, dobra. Więc... Ja nie chcę jakoś zachęcać ludzi do korzystania z używek i raczej zostawiłbym tę kwestię dla siebie, ale jako, że padło takie pytanie, to też nie chcę kłamać. Więc moją ulubioną używką, w sensie najważniejszą używką, taka, która otworzyła mi, wiadomo, głowę i tak dalej, jest... Wódka! No LSD mi się wydaje. Hell yeah. Tak. I też. Tobie też. Nie było nic takie same potem. Wow, ale to zmienia sytuację. Tak, tak. Jest... Mi też. Jest tak, że... Brałem mnóstwo. Jest tak... smoki! Smoki i lochy! Naraz. A ja bym chciała jeszcze dopytać o jedną rzecz, bo też dziękuję. Dostajesz jeszcze maile, które nie powinny iść do ciebie, czyli do posła Cezary Jurkiewicza. Jest, Raz na jakiś czas dostaję, tak. Tak. I odpisuję regularnie. To samo? Tak, raz dostałem od pani Moniki Jaruzelskiej maila. Wow! Napisała... Przeprosiła? Tak. Za ojca? Napisała jakiegoś maila z prośbą, żebym poparł ją w kwestii sprowadzenia Polaków z obszarów kresowych z powrotem do Polski. Ja odpisałem jej, tylko że w trumnach. Nie zgadzam się na to, bo mamy za dużo Polaków. I... I przez to spóźniam się do pracy, bo stoję w korkach, co jest kłamstwem, bo nie mam prawa jazdy. O, tak, to ostatnie kłamstwo cię pogrożyło na pewno. Nie, ale... bo w ogóle ja znam pana Jurkiewicza. Cezarego? Właśnie, tak, musimy wytłumaczyć, że pan Cezary Jurkiewicz, poseł z okręgu, chyba też jakby twojego, bym powiedział. On jest z Wawra. A skąd jeszcze? O nie, a z Warszawy. Tak. Myślałem, i chodziłam do szkoły z jego synami. Byłam na jego recitalach gitarowych, na gitarze. To jest poseł muzyk? Tak, to jest... Mój ulubiony. Tak. Nie, no po prostu wiecie, no tam czasem
śpiewał o Bogu i grał do tego. Wow. A tańczył też i też tak chwalił pana w ten sposób, czy tylko? Jego ósemka dzieci tańczyła Bogu. Oh, nice. Uf, co ja nie chcę jakoś umować mu nic, nie, w sensie my prowadzimy taką uczciwą konkurencję o wyświetlenia na YouTubie i minimalnie prowadzę. A nie musiałeś gadać z nazistami, to akurat jest dobrze. Chociaż też bym to zobaczył. No, też muszę nadmienić, że myśmy z Cezarem mieli pomysł, nie będziemy go jakoś specjalnie sprzedawać, ponieważ obaj mamy takich doppelgangerów. Cezary Jurkiewicz, Sekundo, jest rzeczywiście takim właśnie wesołym rozpłodowcem spod znaki gitary i śpiewu. A ja mam człowieka, który się nazywa Bartosz Zalewski, był ekspertem prawnym takiej mało znanej organizacji Ordo Iuris. Także myśleliśmy, żeby coś tam razem, żeby kolabo zajechać właśnie w tym kierunku. Tak, ja miałem fajny pomysł, żeby pojechać na Podkarpacie i znaleźć jakąś firmę, która zajmuje się robieniem tort. Kol Antyabo. To było bardzo zabawne, moi drodzy. Żeby znaleźć sklep, który zajmuje się robieniem tortów na zamówienie. Te. Chciałem tam wejść i poprosić, żeby zrobili 12 tortów i żeby na każdym była stacja ukrzyżowania Jezusa. I chciałem poprosić tę panią, żeby... Nie wiem, czemu zakładam, że to pani. Tego pana albo panią, żeby zrobili każdy tort o smaku, z jakim jej albo jemu się kojarzy dana stacja. Czyli... że jeśli będzie więcej krwi, to żeby był truskawkowy. A, na przykład, okay. W tej zasadzie. Poza tym octowym to jest wielkie zgadywanie tak naprawdę. jeden stinker ma taki dosyć srogi. Co ciekawe. Jest takich organizacji trochę. A czy ty byś kiedyś wystąpił na przykład na wiecu politycznym? Czy ty masz w ogóle poglądy polityczne? Czy po prostu chowasz je do kieszeni na czas występu i teraz się o nich dowiemy? Mam poglądy polityczne, ale staram się nie łączyć ich z komedią, bo dużo cringe'u z tego wychodzi. Hmm? Co w sensie... to jest cringe? Tylko jeszcze szybko. Niezręczność. A, no, okej. Okay. Przykład jak komuś wypadają rzeczy z ręki, albo źle szyje, to jest cringe. Jest niezręczny. Cringe wasz wstydu oszczędź. Bardzo mnie to cieszy. Chyba, co, będziemy walczyć już z tym? Z naszym może... Tak. Man, twój entuzjazm zawsze mnie cieszy, bo wiemy, co się stanie, a i dalej jesteśmy... To jest oczywiście nasz, moi drodzy, kwestionariusz legendarny, który... O, nie będę tutaj mówił, że Marcel... Jak się nazywał ten dziennikarz? Proust? Co wymyślił? Nie ten pisarz, ten dziennikarz Proust. On wymyślił taki bardzo znany kwestionariusz, gdzie pisał Proust, jakieś pytania różne tam, siemanko i tak dalej. I pytam tam, ej, skąd klikasz? Na przykład, to było jego pierwsze. Ale my mamy nowe edycje tutaj. Tak. Aż do 50 dobiliśmy. Tak. Także słuchaj, piłka jest, jak ja to mówię, po twojej stronie. Który numer? 36. A dlaczego 36? No. Tyle mam lat. What? O jezus. Kłam, naprawdę? Naprawdę? No. A ty się dobrze trzymasz, nie wyglądasz. A, kompletnie. Wyglądasz jak bobas. Tak mówicie. Tak mówicie tylko. O wow. Dobrze, jak się zaczerwienił. Przepraszam. Nie, to dobrze, że się zaczerwienił. Nie, zaczerwienił. No mówię bobas. Miło. Nie, jak się bobas czerwienił, to 36. Gotowany. 36. Można mieć różyczkę. Dobrze. To może co? Kto, ojej, to jest to słynne. To kto chce podjąć się? Może ja, bo ja już raz to zadawałem. Dobrze. Czy określenie chill, wywalone, ogólnie na relaksie, opisują ciebie, czy raczej działają ci na nerwy? Przypomnę określenia. Chill, wywalone, ogólnie na relaksie. Masz 30 sekund na odpowiedź. Nie mam żadnej emocji względem tych zwrotów. W sensie, ja ich nie używam. Tak. Ale to chyba wynika z tego, że nie jestem na relaksie, zacząłem. W
Wiesz co? Jestem zdenerwowany. To, co powiedziałeś, chciałbym tylko nadmienić. W serialu Futurama była tam taka jedna z planet, w której żyli idealni centrianie. Oni nigdy nie mieli silnych emocji w jedną stronę i drugą. I właśnie wypowiedź taka krótka, kiedy jedna z tych animowanych postaci z tej planety właśnie dowiaduje się o czymś, on mówi: I have no strong feelings one way or the other. W internecie ma idealny współczynnik lajków na minus i na plus już od 10 lat. Zajebiste. Co jest taką wielką wojną po prostu, bo kiedy ktoś pyka w jedną stronę, to wtedy trzeba w drugą. Wchodząc tam, zawsze jesteś częścią balansu. Taka kurwa historyjka gówniana. Po prostu jak to powiedziałeś, że nie masz emocji na ten temat, to tak sobie pomyślałem. Tak. To może jeszcze jakiś numerek poprać. 12. Dlaczego? Bo rok 12. Ma 12 miesięcy. Czy będziesz jeszcze dzisiaj coś jeść? Będę, tak. Lubię jeść po nocy ogólnie. A po nocy przychodzi też dzień. Nie wiem, czy tak. Miałem taki, już nie wiem słodycz, ale miałem okres taki, że zdarzało mi się obudzić w nocy, żeby pójść po 3 snickersy, żeby je zjeść i pójść spać dalej. Ale pójść do drugiego pokoju, czy wyjść z domu? Wyjść z domu. O nie! Sklepu. To... O nie! I byłeś w stanie zasnąć potem, szybko? Po 3 snickersach? Nie, byciem śmieciem, to jest bardziej dobrze. Tego można żyć! Byłem, nie, ja miałem... Nie, to brzmi jakbyś miał zaburzenia, po prostu jakieś ożywianie, więc ja nie chcę. Hej, dzieci, pamiętajcie, pomoc jakieś, czeka. To są jakieś psychologiczne zaburzenia. Kiedyś moja była powiedziała mi, że widziała mnie kiedyś, jak zjadłem tabliczkę czekolady Milka bez żadnej emocji na twarzy. Widziała, że to była najbardziej psychopatyczna rzecz, jaką widziała w życiu. Zjem ten blok. To była misja. Pochłonę te kalorie. Fajnie, jakbyś jeszcze nie gryzł. Ale żeby to było tak wolno, żeby one po prostu, żebyś ściskał bezzębnymi wargami. Tak, bardzo długo. Bardzo długo, przez lata. Położył i czekał tak. Z niskim dźwiękiem wydobywającym. I tak po kropli. Bo tak... I tylko ona siedzi, ten monolit zniknie i ja muszę do tego czasu stąd wyjść. Tak było, nie? Albo nie. Moi drodzy, chyba też najwyższy czas, czy jeszcze jedno jeszcze ostatnie jedno, pytanie? Jeszcze jedno, ostatnie. Lecimy, przepraszam. Numerek też, od poza 12 i 36. Numer 1. Jeden. O, wow. Grzegorzu? Starasz się odpowiadać na e-maile tak szybko, jak to możliwe i nie znosisz bałaganu... A, to inaczej. Czy starasz się odpowiadać na e-maile tak szybko, jak to możliwe i nie znosisz bałaganu w skrzynce odbiorczej? Mam potworny bałagan w skrzynce odbiorczej i to jest ciągła walka o to, żeby miejsce... To przez Monikę Jaruzelską, która... Prawdopodobnie. Za dużo maili i... No nie, ja mam... No nie, nie mam porządku w moim życiu za bardzo. Ale na pulpicie mam na pulpicie bałagan, na mailu mam bałagan. Czy masz bardzo dużo nieprzeczytanych, które ci się wyświetla, że na przykład... Bo ja tak mam. Kilka tysięcy, nie? Ta liczba to robi się taka... Tak, tak, bo potem to już trudniej, to tak jakby naczyń długo nie myć, to im dłużej tego nie robisz, tym to trudniej. To trzeba zmienić mieszkanie. Tak. Jest... Większość nieprzeczytanych jest z Freenała, z informacją o przejeździe i z Lime'a. Po 3 snickersy pewnie znam. To musi być dopiero... I o przejazdach hulajnogowych. Nie, ale ja to bardzo dobrze rozumiem. Ja chciałam walczyć z tym, ale nie, przestałam. Bo stwierdziłam, że jak mogę walczyć z tym, że mam bałagan na skrzynce, mam bałagan na pulpicie, jeżeli do tej pory, mimo to, nazywam pliki w ten sposób, że przejeżdżam palcem w jakim dowolnym... Zapisz to, jako AFG HDHS, jest taka nawet dosyć dobra strona. Nawet ludzi też tak zapisuje w telefonie. Ja mam 6 folderów na pulpicie, jeden się nazywa rzeczy z folderu 1, drugi się nazywa rzeczy z folderu 2. Nice. Wszystkie czekaj, to są rzeczy z folderu. A co potem? Jak się nazywa trzeci? Czy to jest... Rzeczy z folderu 3. No i co? Już się bałem, że jakoś tutaj wyjście. Tak, słuchajcie, może cześć tego, że wiesz, że nas, tym jak katalizujesz ten chaos przez swoją wspaniałą głowę i jak on się przesącza, to my możemy się cieszyć potem twoimi żartami. Ze szkodą dla ciebie czasami, ale mam nadzieję, że znajdziesz odpowiedni właśnie balans. Co ja pierdolę? Strasznie, ja nie wiem po co... Jeszcze... Strasznie to było, przepraszam. Myślałem, że będę miał jakąś tam śmieszną pętelkę na koniec, ale mi się nic nie zapaliło w głowie, ni cholery. Taka prawda jest, że jeżeli masz
przynajmniej nie masz bałaganu na strychu. I nasz następny kość to oczywiście Łukasz Lotkowski, który... Nie, żartuję. To nie, Marcin Strych. Marcin Strych. Ale dziękuję ci bardzo serdecznie, Cezary. Dziękuję za zaproszenie. Wielkie brawa! Cezary Jurkiewicz. Do widzenia. Tak. Jeszcze musimy mieć obowiązkowe, czyli niezręczne pożegnania białych ludzi. To jest to, co kocham oglądać. Tak. Ty zaczynasz? Ja co z ręką? Tak jest. A jaki jest wasz ulubiony rodzaj występów na żywo, jeżeli byście mieli powiedzieć? Wiem, że to takie ogólne pytanie, ale czy... A który jest taki najmniej ulubiony? Ale do oglądania czy do robienia? Ha, nie wiem. Tak daleko to pytanie jeszcze nie zaszło, szczerze. Tak nie pomyślałem. A do robienia? Ha, no tak, bo wy robicie przecież dużo. I takich dużo różnych. Udane lubię. Ale nie. Nieudane też. Nieudane też, bo to o tej porażce, co on tam pierdolił. Nie, absolutnie. Nie lubię. Dziękuję. Też? Ja bardzo lubię. Chyba najbardziej lubię impro, ale też koncerty lubiłem. A chyba jak chodzi o bycie odbiorcą, to chyba ta kolejność jest odwrotna, że koncerty na pierwszym, a impro na drugim. Albo nie, to ciężko porównywać, bo impro to bardziej, że się śmiejesz, a koncerty to bardziej, że masz wczówkę w tą muzykę i w sumie bardzo ciężko porównywać w sumie te dwie emocje, więc no, ale tak mniej więcej koło remisu to oscyluje, powiedziałbym. Jasne. Ja chyba najbardziej lubię, impro samo w sobie nie może być zaplanowane, ale jeżeli chodzi już o jakieś zaplanowane, to takie multidyscyplinarne, w sensie lubię, jeżeli to ma... Fontanny. Tak. Pokaz fontan jest the best. Tak. Nice. Tak. No, czyli to łączące śpiewy, tak, tańce. Że ma być wszystko najebane, ale tak z pomyślunkiem, wiecie, tak. To wtedy najlepiej. Czyli jak ty bierzesz na przykład jakiegoś kebaba, nie, to cię pytają wszystko. Dorzucam o ścianę i wiem, co mam robić. Nie, że ten kolo pyta tam ze wszystkim, z tańcem, śpiewem, tak ma być, ja to rozumiem. Bo na bilecie, ja przyznam, że ja nie lubię na przykład... Jak doceniam krótkie występy, nie? Ale na przykład nie lubię długich filmów. Strasznie mnie zaczęły męczyć. Takie powyżej 2 godzin na tym etapie mówię, kurde, no to weźcie to szybciej, powiedzcie mi. To jakby, bo ja wiem, że tam jest jakiś dramat, ktoś się wywrócił czy coś, ale no do rzeczy, no. Chłop jedzie na przykład samochodem. No kurwa, pokaż mi, gdzie on jedzie i tyle. Nie? Ale to jest ciekawe, bo dużo w ogóle osób też tak ma w ogóle, że te filmy zaczynają nudzić. Ta. Czy to przez TikToka? Nie wiem, może. Że ja przez VLC Player, szybko. Wiesz, to jest to. VLC Player, niektórzy wiedzą, o czym mówię, żółty taki, kurde, ten znaczek. Tam ten... wprowadzono, jak oglądałeś film, że jak wciśniesz shift i strzałeczkę w prawo, to przesuwa o 3 sekundy, nie? I mnie to absolutnie rozleniwiło. Ja oglądałem tak tylko, dobra, fabuła sama, tylko da. Okej, okay, do, ten poszedł tu, dobra, ten z tym, tak, okay. Aha, ten to jest to, dobra, Piłsudski nie żyje, nara, koniec, wychodzimy, koniec. Ja na przykład jak oglądam teraz film w domu dowolny, nie ze swoją dziewczyną, tylko sam, to ja po prostu nie jestem fizycznie w stanie, nawet jak mi się film bardzo podobał. Gdyby mi się nie podobał, to było jeszcze zrozumiałe, ale jak oglądam film i serial, nawet mi się podoba, to i tak mniej więcej co jakieś 5 minut wyłączam go i zaczynam scrollować, robić zadania szachowe, jakieś w ogóle bzdety kompletne i po prostu nie jestem fizycznie w stanie tego zrobić. Dopiero jak oglądam z kimś, tak. To jest dużo łatwiej, bo jakoś nie wyłączę telewizora, tam nie przełączę na szachy, bo się zdenerwuje ta osoba. Albo na Facebooka. Ale byś miał... I to dlatego lubię w ogóle, nie tylko dlatego lubię oglądać z drugą osobą. To jest jedyny powód, dla którego wchodzę w związki, że chcę oglądać całe seriale, ale Więc tak, no to kiedyś tak nie było, no winie albo to, że uaktywniło mi się ADHD, które muszę zdiagnozować, albo no to takie banalne, że tam krótszy span uwagi, tak. TikTok, coś tam. Nosi mnie fizycznie, że ja muszę się przemaszerować na przykład, to tak. Też zauważyłam. I, Hitlerowcy tak mieli, no, musieli maszerować co przez jakiś czas. Tam, tak. Przepraszam. Przykład to się też przełożyło na kino, w sensie, że mam bardzo wielką ochotę pójść, bo jakby tęskno mi, ale z drugiej strony nie wysiedzę i ja to wiem i to jest ten dylemat.
przykład, nie? A, no, ale bo są... się nie zatrzymam, tam tak. Nie ma wielkiej spacji. Nie ma, zgadza się, ale to jest piękne, kino jest the best, naprawdę. Ja ostatnio byłem na jakimś, nie wiem, jakimś dobrym filmie nawet, nie przesadnie bym powiedział, ale poszliśmy tak po prostu sobie posiedzieć i to było super doświadczenie. Byliśmy na Silent Twins, to jest... film, taka alternatywna rzeczywistość, gdzie Kaczyńscy mordę zamknęli. Ale... nie, nie do końca. Ale dlatego przewaga występów na żywo jest taka, że jakkolwiek by to brzmiało, nie masz prawa, nie masz opcji się wycofać. Musisz tam być i gdzieś te endorfiny krążą. To może w związku z tym porozmawiamy o mocy występów na żywo. Zostało zaprzeczone w mojej wypowiedzi. Ja pierdolę, tak po prostu wbity w gwóźdź w moją tezę. Jak. Tak. Bardzo. Ale no też, bo ja tak bym już zapraszała. Tak, właśnie o tym też tak. Między innymi, nie? Bo jakby jak współuczestniczyć, myślę. To jest ciekawe tak. Pytanie. W różnych. Tak? Zapraszamy, tak? Zapraszamy, Kinga Makowska, wielkie brawa, moi drodzy, Kinga Makowska, Elu! Witam się z wami, nie? Nie trzeba. A to witam oficjalnie z dystansu, bo już siadłam. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, witamy dzień dobry. Cię. Kinga. Dzień dobry, tak. Powiedz mi. Próbuję to sobie przypomnieć. Całe nie, dziękuję. A czy ty, a czy jakie jest twoje pierwsze wspomnienie, jeżeli chodzi o... No właśnie, tak. Moje pierwsze wspomnienie jest dość traumatyczne, bo jest to występ na żywo Kulfona i Moniki. I oczywiście ktoś może powiedzieć, jak to na żywo, skoro to są gałgany. Ale no, po prostu na żywo, w sensie, że w mojej percepcji osoby pięcioletniej było to obcowanie z Kulfonem i Moniką na odległość ogromnej liczby rzędów amfiteatru gdzieś w Ostródzie. I nastąpił moment, kiedy można było się zgłosić do wyjścia na scenę. Ja się zgłosiłam oczywiście, bo jakby come on i nie wzięli mnie. Wow. No i gdzie teraz są, kurwa? No właśnie, ale bardzo, no. Mam nadzieję, że nas słyszycie teraz na YouTubie, skurwysyny. Ale to Kuba chyba był w tym programie, nie pamiętam, coś mi mówił, że chyba był przy nagraniach albo coś, Kurek, no. To przypomina mi kolejną traumatyczną historię. Dotyczącą programu Ziarno, w którym jako 7-letnia dziewczynka chciałam się też znaleźć i byłam na castingu. Tak. I tam na tym castingu wiem, że była też chyba Martyna. Tak, zgadza się. Jako analogicznie odrobinę młodsza, bo jesteśmy 2 lata różnicy jest między nami. Nie całe, bo to jest z początku roku, a ja z końca. Nie jest to ciekawa informacja, ale w programie Ziarno. Była taka pani w ogóle, która była casting coachem. I ja ją czasami rozpoznaję. Ona była chyba później umaczana w coś, ale wtedy jeszcze... W mące. Jajku. No. Był taki znany talk show umaczana. To tak. Prowadził Leszek Maczan. I... Macza. Przepraszam. Dokładnie tak. Było, i to w ogóle było też w KFC i tak dalej. Nie, to było w TVP. A. Na Dwornicze. No i ona tam chodziła i tam właśnie coś gadała z nami. W ogóle ten casting był bardzo, bardzo długi. Trwał godzinami. I ja tam się snułam, ale generalnie jako też osoba już bardzo chcąca, nie? Bo nie poszłam na urodziny koleżanki, żeby być na tym castingu, a chciałam być popularna, a nie byłam bardzo. I myślałam, że te urodziny będą przepustką do popularności, ale stwierdziłam, że wolę TVP jednak i Ziarno. Aha, w tę stronę, dobra. Ale tak? Wiesz, jakbyś się przeciekała, jakbyś się zdziwiła, jakbyś weszła na Ziarno, a tam Kulfon i Monika stoją i znowu, że przecież nie, tej tak, pani nie. Nie, wypierdalaj, nie? Kulfon w koloradce. Mogłoby tak być. Tam nie było żadnego księdza w ogóle, to jest ciekawe. Bo o nie! Jeszcze raz takie zdanie chyba padło. Słuchajcie, ze smutnych informacji nie było, w programie dziecięcym nie będzie gdzie księdza. Ale to odbiera lekką autentyczność, bo to jest program religijny. Tak, a, myśli, tak. A głównym prowadzącym był, z tego co pamiętam, tak zwany sympatyczny ksiądz, ale on nie był na castingu. No on nie musiał nas poznawać, bo była ta pani, była, jakby nie chcę w ogóle używać analogii.
do procesów, które jakby się wydarzyły. Jest taki na Netflixie, nie? O tym jakby starym pedofilu. I on miał też taką koleżankę. Młodych. To nie jest rozwojowy. Albo nikt nie pyta dzieci, nie? Zgadza się, tak. Ale ten film dokumentalny o tym, nie. O tym takim... Jimmy Savile, tak? On? Nie, ten taki siwy, nie? Tak, taki Jimmy siwy Savile pedofil. To Kulfon? Bogacz. Siwy pedofil, bogacz. Ten taki, co dostawał ordery od Watykanu i był jakimś absolutnym potworem? Absolutny potwór, taki powinien być tytuł tego filmu. Absolutny kulfon. Nie Weinstein, tylko taki... Podobny? Epstein. Epstein, nie Weinstein, tylko Epstein. Epstein, nie chcę profilować absolutnie. Wprawdzie wymyślił tę teorię względności, ale poza tym był potworem jakby. Ale poza tym był bezwzględny, zwłaszcza wobec swoich ofiar. Przepraszam. To nie powinno być śmieszne, ale jest śmieszne to zdanie. Jakby... Nie widzieli tego z tego dokumentu, więc jakby też słabo z ich strony w ogóle. No. Taki humor w takim dokumencie. Słuchajcie, trochę przymuraliśmy, ale czas na chwilę humoru. Nazywam się Albert Epstein. Zapraszam na moją magiczną wyspę, gdzie kwarki. Dobra, ale mogę skończyć. Tak. Właśnie, bo, nie, co nie, bo tam jest dramat. Jak na razie jeszcze państwo są w tej takiej honeymoon period tej historii, że tam nie ma księdza żadnego, jest ta pani. Ona widać, że jest popularna, tam zagania te dzieci na te castingi i ja wychodzę na ten casting. Tam jestem sama na tym castingu, no, oprócz tej osoby, która ze mną rozmawia. I ona coś tam się mnie pyta, jakieś, ja jak to dziecko, no myślę, że chujowo odpowiadam, nie? Ale też znając siebie, myślę, że tak w skali, powiedzmy, od takie dziecko typu, nie wiem, takie, co się rozpłakało na własnym występie, nie? I się, nie wiem, tam mówiąc wszystko, zesrało i zżygało i upadło. A, i to jest Gigi zero. Gigi Allen chyba takie dziecko trzeba, no to bardzo. Gigi Allen? Ja był taki punkowy wokalista. A, no to właśnie, to jest zero, to jest Gigi Allen. Nie znam go, nie wiem, czy on jest zerem. Pewnie jest wspaniałą osobą. To brat Gigiego Latrotoli, to jest jeszcze. A, to Gigiego ten Gigi Białe Majteczki. Dobra, to zmieniamy. Zero to jest Gigi Białe Majteczki, czyli po prostu taki takie dno, a 100 to są jacyś wspaniali aktorzy dziecięcy. O wiem, ci, co jeszcze śpiewają w musicalach. Te dzieci tak tańczą, śpiewają. Billy Elliot. O! O, i to jest 100, nie? Billy, ja myślę, czy że... Elliot już zdecydował. O Jezu, co za żart. Przepraszam, kontynuuj, nie warto było. Tak. To byli bliźniacy. Ale nie, to zmyśliłam to generalnie Billy Elliot, taki musical, że tam chłopiec sobie tańcuje, baletuje. Wszystkim to bardzo imponuje. Jego Spider-Man grał w ogóle, ten. To prawda. Nie? Ten, mu Johnny. No nie, jak się nazywa Spider-Man? Taki, młody, ale on już nie jest taki młody. Nie, bo czas nieubłagalnie zapierdala. Ale tak jest. A jak ci no byś i powiedziałaś, udzielałaś odpowiedzi. W wyższym centylu, tak. I ja jestem moim zdaniem gdzieś mniej więcej w połowie. ale to jest moja percepcja po 20 latach od tego wydarzenia. Więc bardzo możliwe, że to było mniej więcej tak gdzieś między 20 a 30 na 100. W każdym razie to nie było to aż takie chujowe. No i nie wzięli mnie na to też. I pomyślałam sobie, trudno, nie? Bo jakby też trzeba czerpać z takich lekcji. Tak. I pomyślałam sobie, nieważne, bo najważniejsze jest to, że nawet jak mnie nie wzięli, to tam był materiał kręcony przecież, nie tylko na tym castingu, też było tam dokład tłum dzieci, nie? I wśród tych dzieci ja, było mnie mnóstwo, no bo chodziłam tam z powrotem, nudziłam się, bo mama ze mną nie chciała przyjechać. Właśnie, bo tak... Ja byłam tym dzieckiem, co samo jeździłam na castingi do Ziarna. No i już się nie dostała. To ciekawe, bo... W sumie, jak sobie tak pomyślimy, czy gorszy jest rodzic, który nie jeździ, czy taki, który właśnie jeździ na wszystkie castingi, mówi, musisz wygrać. No nieważne, to jest czysto teoretyczne. Taki, co pali peta pod studiem, taki, ja pierdolę, to jest taki, wiesz, doprowadził do drzwi i mówi, dobra, to jest najdalej. Jak czy potem zobaczyłaś ten materiał? Agent Gwiazd z lat 50. i zobaczyłam ten materiał. I na tym materiale jest tylko moje czoło. O. Najgorsze jest to, że ja poznałam swoje czoło, bo tak bardzo chciałam wiedzieć, że ja tam jestem. I z jakiegoś powodu teraz mam takie... Właściwie co sprawiło, że ja uznałam, że to jest moje czoło?
Mamy dla ciebie niespodziankę. Jest z nami osoba, która była... To było jej czoło. Poznajcie się. Fajnie, jakby ten posąg z Rapanui wszedł. Ten taki wiek. Ale jesteś z Ostródy w ogóle? Absolutnie nie. A, dobrze, przepraszam, bo wymieniłaś amfiteatr. Byłam w Ostródzie, tak. No, jeździliśmy z rodzicami na Mazury. Jasne. Do Jabłonek. No. Jasne. Ja myślałem, o. Że... Grzegorz się zamienił. Zamienił absolutnego dziada już. A. Dziadek się obudził na chwilę. Ty to oglądasz? Jakby to nie będziemy wyłączać. Dobra, tylko... Ja oglądam. No dobrze, lepiej żebyś oglądał, bo tu na ochronie siedzisz. To mam nadzieję, że oglądasz, kurwa. Ojej. Czyli śpiewo gra i jakby występowanie to u ciebie szybko chyba, nie? Performowanie, kurwa. Tak. Ja występowałam przy szkole właśnie również i w ogóle dlatego mnie zaproszono, bo jestem znaną dziecięcą aktorką. Nie. To było zresztą kłamstwo. Dziecięce aktorstwo dość często się kończy dość smutno. Nałogiem narkomańskim, który również mi doskwiera. Nie, to też był żart. Nie znam żadnego narkomana, który mi nałóg narkomański mi doskwiera. Jak poznać agenta federalnego, który usiłuje pod przykrywką. Cześć, kochani, mi również doskwiera nałóg narkomański. Macie do kupienia jakieś twarde narkotyki? Zakazane. Jestem w ostrej fazie nałogu. No, tak to wygląda, kiedy rozmawiamy z naszymi kolegami narkomanami. Nasi koledzy kolegami i koleżankami, bo nauk nie wybiera, istnieją parytety narkotykowe. I trzeba też w zróżnicowanej etnicznie, płciowo grupie konsumować narkotyk. Zgadza się. Tak, więc Konsumować narkotyk. Z jednej patery na to wygląda też, co mi się podoba. Albo patelni, zależy czy jest to heroina, czy coś innego. Więc tak. Czyli wcześniej, tak? To... A kiedy to się zaczynało sklejać dla ciebie, w którą stronę chciałaś bardzo pójść? Późno. Tak? Bardzo długo czyniłam różne próby, żeby się wybić właśnie jako dziecko, jako w ogóle jako nastolatka. Osoba nastoletnia. I jakoś tak, no, krok po kroczku, drodzy państwo, znalazłam się na tej scenie. Jakoś tam się udało w końcu, więc nie ma co tracić nadziei. Ja jestem właśnie tutaj zaproszona jako ten, jak się mówi, token of hope. Że jak ktoś w siebie wątpił, to teraz przestaje. Tak. Yay. Tak to działa właśnie. No bo my się z Kingą poznałyśmy poprzez impro, wiadomo. Tak. I tak to się rozpoczęło. A wydaje mi się, że też no, impro jest jakby bardzo ciekawą rzeczą, nie ma co ukrywać. I fajnie się o tym rozmawia i w ogóle super jest impro. Ale też jest, myślę, od jakiegoś czasu, nie wiem, od 3 lat, nie wiem czy tak jest, tak. Coś myślę o wiele bardziej barwnego w twoim życiu i w występowaniu. Tak, czy jestem nie jest jedyną tak? osobą w Polsce, która występuje w blackface'ie. A nie jak? Siadło to. Żartuję, żartuję. Bo to nie jest prawda. Nie. Zaraz, to co, Jurkiewicza żeś straszyła w niemieckiej szkole? To ty? To po prostu byłeś... Knecht Ruprecht. Knecht Ruprecht jest z nami? Gender swapowany Knecht Ruprecht? Damn it! Ale to musi być najgorsze strach jakiś taki Tomasza Terlikowskiego. Gender swapowany Knecht Ruprecht, który przychodzi do ciebie z rózgą. Tam, oh my god. To ale na pewno jest taki King. Oj tak, mój Maxa. Na przykład. Ponieważ Kinga jest drag kingiem. Haha, to nawet taka niezamierzona gra słów, ale taka jest prawda. Tak, i moim pseudonimem scenicznym nie jest drag Kinga, co wiem, że jest ogromną, straconą szansą, ale... Uznałam, że nie pójdę w tą stronę. Jest taka wydawczyni Sonia Draga. Mogłybyście razem być drag kingami, tak. By była Draga King i drag kinga. Tak. Mogłoby tak być. Kurde, stosy biletów tak, widzę tak, po prostu. Tak. Ale dobra, tak, bo ja czuję, że ja czuję po prostu, bo bym się wkurwiła, gdybyśmy nie poruszyły tego tematu, a uważam, że jest mega ciekawy. Czy zrobiło się niezręcznie? Nie. Uderz go. Czym jest w ogóle dla ciebie drag?
Jak to w ogóle wyszło, że zaczęłaś też się, nie wiem, no kurwa, opisywać, to jest złe słowo, ale jakby występować jako drag queen, których nie ma też zbyt wielu, jakby w scenie queerowej, która i tak, tak dopiero co się rozrasta. I słuchaj, powiedz nam coś więcej o tym. Powiedz coś więcej o sobie. Więc tak, sztuka, nie? Tak, jest to sztuka. Dziękuję. W końcu. Jezu, dziękuję. Nawet nie wystąpiłam, państwo już biją brawo, w ogóle kocham to. Więc tak, jeżeli chodzi o drag, czy ja tutaj wiem, że ktoś pewnie tego będzie słuchał, to jest nagrywane, tak? Będzie potem w telewizji. Wiem, że nie, wiem, że w radio. Ale wiem, że państwo... W nowym ziarnie będzie. W końcu! Ale to by było piękne. Odtworzyć ziarno teraz, tak wiesz, właśnie. Ale zamieniamy właśnie, że ksiądz jest bardzo młody, nie? Trzyletni ksiądz i wszyscy mają tam 50 lat. Takie, okej. Okay. Tak. Fajny von Trier, nie? Ale super. Super, jeszcze z napisami na dole, taki berbecz. Tak. I nam słowo Boże dzisiaj to mówi nam, że tak doskonały pomysł. Tak, teraz jest w produkcji, więc jak państwo chcą być na widowni, to trzeba zostać dłużej, bo to dzisiaj w nocy kręcimy. Tylko dziecka szukamy jeszcze, bo wszyscy śpią. Po śmietnikach tu w okolicy. No, ale wracając do mnie. Więc tak, ja dlatego się zwróciłam w państwa stronę, ponieważ może ktoś nie wie, co to jest w ogóle drag. Albo każdy drag, myślę sobie na przykład Antoni Dragan, taki twórca. Nie? Jest taka osoba tutaj? Z Sonią Dragons? Dungeons and Dragons? Yes, very good game. Nie. Czy są to osoby, co nie wiedzą? Ja! No tylko Martyna. No wiadomo, oczywiście, że tak. Martyna, słuchaj, już powinnaś się chyba nauczyć, że drag. To jest taka sztuka, że po prostu z reguły wszyscy myślą chłop za babę, nie? Genovefa Pigwa. Ewentualnie wielka serduszka, jeżeli ktoś kiedyś odpalił coś nie po polsku w telewizji. Albo bardzo lubi Eurowizję. Natomiast sztuka dragu teraz jest trochę bardziej zróżnicowana, więc może być nie tylko chłop za babę, ale może też być na przykład baba za chłopa. Ale... Nie! Naprawdę, Marty, naprawdę, mówię ci, że tak to działa i pani też nie wie. Nie może być. Naprawdę. Słuchajcie, jest tak, nawet zresztą nasza wspólna koleżanka kiedyś całkiem niedawno robiła drag jako Margaryna Delma. I wspaniały. Za osobę tłuszczoseksualną się przebrała, to niesamowite. Tak. Za tego Ludka z tej Delmy? Za Ludka z Delmy, tak. On jest bez cech płciowych jakby. On miał tam różne zmiany. Ono, tak? Tam się działo, tutaj trzeba było dopytać. Jest to... pytanie jednak o, jest, na jest, temat... Jest wykład w ogóle, super, proszę mówić. No. Przepraszam, miałem bardziej uwagę, bo... Ojej, to nie chcę Delma. Chyba. Nie chcę, wolę pytania. Delmikiem teraz. Delmikiem to jest. To się zmieniło. Jasne. Była Delma i ona też... No właśnie. Wow. Ale czy to tak jak Kubuś się, tak pamiętam, zmetroseksualizował circa 2006, kiedy stracił ten taki zadek, taki... Dobra, słuchajcie, tu wchodzimy na bardzo głębokie te elementy. Ja to tego nie wiem, czy on stracił zadek. Generalnie jest... On teraz tak... jest taki fit i do przodu, ma takie... Kubuś Puchaty? Delma na pewno była kiedyś sok. Kobieca. Kto? Kubuś Sok? Sok, jest... sok Kubuś. Kubuś Puchatek oryginalnie jest dziewczyną. To Winfredo też jest prawda. Psi, to wiemy. Tak. Więc wszyscy się zgadzamy, że generalnie no, świat bywa tajemnicą i po prostu odkrywamy. Tak jest, to jest wniosek z tej czworokrotnej taki dyskusji. Taki właśnie jest wniosek z tej dyskusji. Ja mam bardzo przenikliwy umysł, więc od razu to wyłapałam. A państwo się śmieją, ale to też nie ma z czego. Dzisiaj sprawdzałam, ile kosztuje test do mensy i zdrożał. I myślę, że nie podejmę się jednak. Chciałam to zweryfikować. Ciekawe, ilu geniuszy idzie niewykrytych, bo podrożał test do mensy. O kurwa, test do mensy podrożył. Pierdolę, to w tym roku nie robię. Tak. A będzie coraz drożej, nie? Więc można robić tylko taką diagnostykę teraz... Jest też prywatna ewentualnie. Prywatny test do mensy? Jest prywatny test do mensy, jak to się wstydzi. Nie, są darmowe testy. Ale to są takie, że test do mensy, nie? Ile widzisz koni? Jest jeden koń, jakby... Kurwa, geniusz, brawo! Magda, jestem w mensie. Konia policzyłem. Tak to działa, niestety. Ja widziałam te testy, ja robiłam te testy jako dziecko. Robiłam tak? Wszystkie dostępne testy z Gazety Wyborczej na inteligencję.
I tam mi wychodziły takie wyniki, że pomyślałam sobie, mam szansę, ale to wtedy kosztowało 20 zł, potem 50, a teraz 75. Nie ma opcji. No i dla ja mnie używany biorę takie... z Lombardu, pierdolę, jak ktoś zostawił, to... No i bardzo dobrze. Albo taki... Zostawiony test. Albo że test ci robi po prostu ktoś, kto jakby według ciebie jest w miarę inteligentny i po prostu no, ufasz tej intuicji, nie? To jest, tylko jest obciążony wadą taką, że jakby możesz też nie stwierdzić w ramach swojego aparatu poznawczego, czy ta osoba jest inteligentna, czy nie, i po prostu pozostaniecie w tym starym. Czy to jest wada? Barierze. Nie, to jest tylko to pewna jest skaza świadomości, bym powiedział. Nic a to na pewno. Ewidentnie rozmawiają osoby bardzo inteligentne. Tak. Jakby to nie ma, jesteśmy... Liczy się szczęście. W męsie... A zaczęło się od liczy tego, liczy się szczęście. W mężu się liczy to, żeby być zadowolony z siebie. Zaczęło się od tego, że w ogóle chłop za babę, nie? I, tak. I baba za chłopa. Co z tym? I właśnie. Wcale nie trzeba być geniuszem, żeby wykonywać te prace, więc też dlatego te 75 zł moim zdaniem zachowam sobie na inne rzeczy. I drag... A przepraszam właśnie, no? Bo mieliśmy przyjemność tutaj rozmawiać właśnie z drag queenem. Shady Lady. Tak, Shady Lady i elementem, wybacz też, ale spytam o ten techniczny element. Czy przygotowania do występu drag kingowego są dłuższe od drag queenowego? Czy są podobnej długości. A który element jest taki, by cię zaskoczył, że jest tak dużo... Prawda, trzeba sobie wyhodować go i to trwa, słuchajcie, latami. O, właściwie... Jeszcze trzeba, wiesz, poczucie wyższości do tego, kurwa. A ja już mam, to akurat nie jest problem. Bardziej to genitalium i jego spontaniczny rozwój akurat tylko na te 5 minut na scenie. To jest dopiero, man, to jak gekon. Ale czy jakiś tak, sorry, że o tę technikę, ale bo mnie ciekawe, tam ten element brwi mnie najbardziej zaskoczył, że to jest tyle, jeśli chodzi o przygotowanie do występu drakinowego, a tu brwi nie są problemem? Nie są problemem. Mogą być lub mogą nie być, tutaj też, bo z czego to wszystko wynika? Generalnie bardzo upraszczając i oczywiście też stereotypizując, wcielając się w jakiś, w jakąś personę, mężczyzny, można powiedzieć, że statystycznie bywa tak, że osoba performerska wcale nie staje się piękniejsza. Mm. Wręcz przywdziewa na siebie kolejne warstwy coraz to ciemniejszego makijażu, czy tamte brwi są takie bardzo grube nagle. Nagle się pojawiają jakieś wąsy. Tutaj to nie do końca jest ta przemiana, co w przypadku drag queen. Tak, tak, ale na przykład z drugiej strony cały czas jest jakby ta jedna myśl, że te wszystkie rzeczy są po prostu zheighteningowane, no nie? W sensie tak. Te punkty, które są. Tylko zależy, co heighteningujesz, ponieważ no w naszym społeczeństwie cechy stereotypowo męskie w przerysowaniu mogą wyglądać w pewien sposób kuriozalnie, tak samo jak kobiece prawdopodobnie, tylko inaczej trochę, no w sensie taki... Na przykład jak coś ci się złego dzieje, to mówisz bywa. I to już jest całe, jak się chodzi o mężczyznę, nie? Tego, co się nauczyłem. Albo ignorować. Idę spać, nie przychodzę na występ. No. Leżę najebana, no. Milczę. I fajno, i 400 też wpadają, nie? Akurat ile testów za to będzie. Elegancko. A tylko raz można w roku podejść, już patrzyłam. Nie, faktycznie jest tak, że często łatwiejszym wybiegiem jako osoba drag performerska, która się wciela w rolę stereotypową męską, czego ja nie robię akurat, dlatego że po prostu to bardzo łatwo wejść taką, no zrobić sobie bardzo grube brwi, zrobić sobie wąsa. Tak. I się tam, nie wiem, w jakąś marynarkę przyodziać i jakby kabaret starszych panów, ale taki trochę typu Polsat, nie? Mm-hmm. I jakby nie do końca... A w jakie persony? Persony? Nie no, leci jeszcze program? Nie no, w jakie persony się wcielasz? Nie wiem, Krzysiowi się nie myśli, że jest chłop i baba i tam teraz to mówię. Czy leci jeszcze program? Nie no, bo powiedziałaś, że nie idziesz w stronę takiej stereotypowej męskości. Tak. Tak jak bardzo często drag queen idą w stronę stereotypowej kobiecości, tak. Co jest, jako że stereotypowa kobiecość może mieć bardzo dużo wdzięku, a stereotypowa męskość raczej właśnie jakąś antytezę. Czyli właśnie w jakie persony się wcielasz? Pierwszą osobą, która mnie zainspirowała w ogóle i też moim pierwszym wcieleniem dragowym był Michał Bajor.
Jak widać, jestem do niego bardzo podobna, więc to było bardzo łatwe, żeby się w niego wcielić. Też jestem właśnie ruda, mieszkam w Krakowie i jestem kryptogejem. Ale faktycznie okazało się po drodze, czy jest pan Michał Bajor, który wyszedł właśnie. Jego czoło, kurwa, które... Jakby... Bardzo przykro, że zaprosiliśmy Michała Bajora. W programie Ziarno zgarnęło, całą obsadę zrobiło. Nie, faktycznie było tak, że wcieliłam się w Michała Bajora jako... Bo w ramach konkretnej impersonacji, tutaj, co jeszcze nie było dragiem stricte, takim robieniem swojej własnej drag persony, ale było udawaniem osoby męskiej w dragu. Na potrzeby wydarzenia. Na potrzeby wydarzenia, w którym się po prostu udaje osoby. Fowadis 2 było grane po prostu. I... Dokładnie, dokładnie. I spaliłam to miejsce i teraz jestem poszukiwana, więc muszę szybko uciekać. Czy widzieliście to czoło, pokazują za każdym razem. Ups, normalnie mam... Ale gorąco dzisiaj tutaj w tym... No dobra, jakby się musiała tak zasłaniać cały czas. Nie, ja jestem ninją, dlatego tu mam taki. Ale po... tak, dajmy odpowiedź. Przepraszam, tak. Dajmy sobie. Nie, nie, dobrze. Więc to, co później do mnie dotarło, tak w drodze też analizy tych postaci, które wybierałam, bo tam się pojawiły też kolejne. Właśnie w ramach tego konkretnego spektaklu, gdzie się udaje ludzi. I nie jest to twoja twarz mi znajomo, bo nie musiałam robić blackface'a. Na szczęście. Chciałaś. Bardzo chciałam. Nawet miałam pastę do butów, ale powiedzieli nie, odłóż to, będziesz robiła tylko whiteface'a, bo faktycznie na potrzebie Michała Bajora robiłam whiteface'a. To było dla wszystkich okej. Okay. Biali ludzie naprawdę mają przejebane. To jest dwulicowi. Jedna twarz jest biała, druga czarna. Nieważne. W każdym razie... to jest też taki krótki ląd, nie? Albo czasami długi tego żartu. Okazało się, że za każdym razem, kiedy wcielam się w jakąś postać, to jednak ta postać męska jest gdzieś tam bardziej flamboyant i raczej nie do końca jest stereotypowo, albo w ogóle heteroseksualna. A czy w ogóle czujesz potrzebę, żeby to określać? Nie, znaczy ja raczej to zidentyfikowałam w momencie, kiedy się porównywałam do innych osób wykonujących podobnego rodzaju sztukę, które tam sobie właśnie puszczały jakieś tam bardziej męskie po prostu piosenki, bardziej męskie stylizacje. No i uznało, że generalnie chyba wszystko można jednak, nie? Jak zobaczę... Przepraszam, w kogo byś się chciała na przykład wcielić i kogo uważasz za taką osobę, która łamie takie stereotypy, ale ci to jeszcze brak odwagi. A to w nikogo, bo uważam, że mam mnóstwo odwagi. Jasne. Jestem wspaniała w ogóle. Nie. Faktycznie... I w mensie byłam. Właśnie nie byłam, bo żal mi pieniędzy, ale... Tylko dlatego oczywiście. Nie, faktycznie uważam, że... Bo kiedyś jeszcze bardziej tak szukałam siebie w tych odbiciach, a teraz uznałam, że faktycznie ten mój drag nie musi do końca być. Ja wbrew pozorom chciałabym trochę spiąć to, bo faktycznie było tak, bo też miałam przyjemność uczestniczyć w tym procesie i być jego okiem i w ogóle coś tam mądrego. Dziękuję. I faktycznie było tak, że gdzieś tam, tak jak wspomniałeś, szukałaś tych odbić, a wydaje mi się, że teraz już jesteś w momencie, w którym dość mocno masz określoną tą swoją personę. Więc powiedz nam coś więcej. Może najwyższy czas też, żeby powiedzieć jedną z liczb. Co ty na to? Jesteś gotowa, żeby przejść? Bo no mamy dwie opcje. O tej personie tylko powiem krótko. Tak, personie. W sensie, dobra, czym charakteryzuje się twój drag? W trzy najważniejsze rzeczy, które składają się na tą personę, którą tworzysz i w której występujesz. Jestem osobą rozpoznawalną z tego, że moja twarz jest złota i generalnie moja stylizacja jest złota. W pewnym momencie okazało się, że w złym świetle może to wyglądać jak blackface, dlatego teraz dbam o to, żeby ten kolor złota był bardzo jasny. Więc tak, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest stylistyka klaunowa, która bardzo mnie inspiruje i myślę, że ona w ogóle jest super i polecam. Miały być trzy rzeczy? Nie muszą. Możesz jako trzecią rzecz poprosić o numer. Jako trzecią rzecz poproszę o... Jasne, bo mamy... Ale możesz pytanie takie, albo możemy też pytanie wideo. Chcesz pytanie wideo? O chuj, pytanie wideo, no. Pytanie wideo w takim wypadku. Numer dwa. Mam nadzieję, że będzie o narkotykach albo... Nie, ja je przejrzałem, ale są tutaj radykalne zmiany stylizacji również, co trochę się wpisuje w naszą rozmowę, albowiem Cezary się wciela w różne swoje wersje, czyli siemanko oraz też mówi czasem hej, więc każda wersja jest dostępna. Tutaj nie wiem, czy dostaniemy właśnie wersję takie
Dzień dobry. Czy raczej będzie witam. To się różniło teraz z czymś. Tak, ja się znam trochę z Cezarym, niestety. Że był taki czas, gdzie wszyscy mówiliśmy Cezarym. To był taki mroczny okres. Kult Kulfona nigdy się nie podniósł. To były najtrudniejsze momenty dla kultu Kulfona. Czy mamy to pytanie? Bo możemy też zadać jeszcze pytanie inne. Dzień dobry, kochani. Idę odebrać Pad Thaia. Bardzo duży ruch był. Pół godziny, pani powiedziała, że za pół godziny trzeba przyjść. I właśnie idę. I w związku z tym pytanie do gościa naszego kochanego. Czy ty lubisz Pad Thaia? I w ogóle. Czy lubisz azjatycką kuchnię? Jeśli nie, to jaką? Jeśli tak, to fajnie. Zostawiam. Ciężko, lepsze pytanie. Czy lubisz Pad Thaia? I azjatycką kuchnię. Ja liczę na te pytania. W ogóle lubię hasło azjatycka kuchnia. Tak, tak. Bo jest... indyjska też nie jest, nie? To też jest tak, te dwa kraje właśnie są tam, Pad Tajlandia i ten, i Indie, nie? Tak. Ja mieszkam rok w Nepalu, byłam za granicą, więc znam się... Nie. Znam się na przynajmniej tym kraju. Z trochę pokory, wsioki. Więc oczywiście, że to pytanie mnie obraziło. Bo jestem koniem i Pad Thai jakby uważam, że jest ofensywne w momencie, kiedy ktoś tak mówi przy mnie. Nie, to nie jest prawda. Absolutnie nie jestem koniem, jestem człowiekiem. Więc czy lubię Pad Thai? Tak. Uważam. Dania makaronowe w ogóle są super. I tak. Pad Thai jest połączeniem kilku dobrych rzeczy. Zgadza się. Ja od 2 lat w ogóle zaczęłam jeść makaron tak, żeby były jakieś dania makaronowe. I wcześniej miałam takie, ja sobie założyłam, że one są niedobre. Że tylko tam jakieś bolognese, jak mama zrobiła, jak miała dobry humor. A zwykle miała zły. Wróciłaś, dostałaś tak. Może? Zły humor, strój dyskotekówki, dobry humor, bolognese. Da. Średni tak humor, leci. Ziarno. I po prostu chodzi mi o to, że bardzo późno to odkryłam. Szkoda. Dziękuję. Pyszne są. Ja poproszę jedną z tej tabliczki. Jasne, dobrze. Który numer? Od 1 do 50, poza numerami 36. Tak, pamiętam ten numer. Dobrze. Proszę Państwa, oczywiście, że pamiętam te numery. Poproszę o numer 17, który wiem, że nie został wykorzystany jeszcze. Co byś powiedziała sobie 10-letniej, jakbyś tą osobę spotkała? Pewnie byłabym na tym castingu. Uciekaj! Wejdź na stołek, będzie widać całą twarz. Udawałabym moją mamę. Dobry pomysł. Żeby nie czuć się samotna na castingu. To jest teraz taki film, Mała Mama się nazywa, gdzie właśnie jednym z założeniem jest to, że dziewczynka spotyka swoją matkę, kiedy... Nie, to nie jest to samo założenie. Bo to spotyka swoją matkę, tak jak była mała. I one są obie małe i to bliźniaczki. Ja miałam taką rozkminę, czym się kolegowała z moją mamą, gdyby była w moim wieku. I pewnie tak, bo ona jest bardzo fajna. Jasne. Sympatyczna, no. Ha, ciekawe. Ja teraz nigdy nie myślałam o mojej mamie w moim wieku. Bo w sumie czekam, bo jej nie znam. Nie znam swojej matki. Chciałem teraz o tym państwu. Nie, przepraszam. To może jeszcze. Tak. Nie tak się umawiać. Jeszcze numer. Ostatni. 34. 34. Co czytałaś ostatnio? W ogóle mało czytam, bo nie sprawdzają tego na tych testach do męskich. Wydaje mi się, że ostatnio czytałam po prostu posta na Facebooku i ktoś zapraszał na różne pokazy swoich umiejętności tanecznych i śpiewaczek. Więc czytałam... Polecasz? Nie mogła się oderwać. Przewracała stronę za stronę. To prawda, spędziłam chyba 20 minut wertując tego posta, bo miałam takie, o chuj chodzi w ogóle. Bardzo długi był, więc poniekąd to było czytanie. Tak. Zgadza się. Tak. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, brawa, moi drodzy. Dziękujemy również. Podajemy dłoń. Dziękujemy serdecznie, moi drodzy.
Ja, to już drugi raz, jak może mamy przyjemność właśnie rozmawiać z osobami, które się zajmują dragiem. Ja powiem też szczerze, że ja dopiero niedawno oglądałem jakieś takie programy te okołodragowe, bo nie byłem wcześniej. To jest strasznie duży biznes. To jest trudne, jak zauważyłem, że to się tak mega rozrosło, nie? Więc no może tak. Będzie tego więcej. A może będzie mniej, bo ja też nie. Nie, no tak. Prawdą jest tym, że mówiliśmy tutaj o występach na żywo, a chyba ciężko jest zreplikować właśnie, bo głupio aż wrócić do tego, ale czy uważacie, że uczestnictwo w kulturze online to jest w jakikolwiek sposób możliwe odtworzenie tych emocji, które są na żywo, czy to jest tylko erzac i to taki smutny? He? Mówię... Nie. To zależy, czego oczekujesz tak na dobrą sprawę, tak. No bo to nie jest to samo. Tak. I jeżeli masz ochotę, nie wiem, no tak w kontekście impro, no to jest jeden na Netflixie, chyba jest jeden duet, który ma nagrane swoje spektakle, no ale to jest taka machina, że to jest tak zrobione, żeby to dało Szwarc radę. I ten, tak, i żeby ten to drugi. Dało radę obejrzeć, więc myślę, że ja nawet nie próbuję powiedzieć, jak to tam jest. Ale tak, no myślę, że zależy, co potrzebujesz. Jak potrzebujesz, no bo jak idziesz na żywo, to idziesz i słuchaj, chcesz mieć miły czas w miłym miejscu. Tak jest. A w domu nie ma, a zawsze tak jest. Ja na przykład coś zjem, to wtedy mam miły czas w miłym miejscu, czyli w brzuchu. Przepraszam. A jeszcze z tego, czy wy jesteście, chodzicie na koncerty w ogóle? Czy... Chodziłem, a teraz już praktycznie nie chodzę. A czy upadłeś smutna, i nie możesz wstać? Bo tak to brzmiało. Tak, przewróciłem się i na tej scenie, więc czasami jak ktoś tu przychodzi, to ja jestem faktycznie, ale jak jest cokolwiek, a tu nie organizują koncertów, więc nie no, ja mam faktycznie poczucie, że jak byłem osobą młodszą, to tak. Chodziłem na wiele koncertów, znaczy też nie tak dużo jak na, ale no jakieś tam, a teraz już bardzo mało, też dlatego, że ja mam wrażenie, że ja dosyć często występuję. I jak nie występuje, to raczej spędzamy czas w domu, oglądamy seriale. Rozumiem to w pełni. Jakby mało jest wyjść. Jakby ja też wyjścia tak mam. Są zagospodarowane przez występowanie, takie zgadza wyjścia, się. Wyjścia. No czasem kino, tak. Ale tak, żeby pójść na koncert albo na w ogóle chyba, że kiedy? Byłby o 15 w tygodniu, tak. To wtedy już a to jest powinno inna być, ale ja też tak mam. Wieczory zajęte, więc jak mam wolny dzień, to spędzam go w twoim domu też. Tak. Chciałem poprosić, bo to już trwa od kilku lat. I po prostu chcieliśmy z Marysią prosić. Nie no, siedzi. Je ryby bezpośrednio z puszki. O, nie trafiono. Nie, no faktycznie, jeżeli się zajmuje... My nie mamy często wolnych wieczorów, to jest też prawda. I jeżeli mamy osoby... Jesteśmy związani chyba wszyscy z osobami, które się nie zajmują też często występami, nie? Czy jak mi się zdaje? Jeszcze raz to? Czyli nasze jakby drugie połowy to są ludzie, którzy mają tak zwane cywilne prace? Nie wiem, czy kojarzycie, o co chodzi? Czyli nie wieczorowe. Zdarza mu się występować też, tak, więc tak. Więc to jest takie... Tak. U mnie zupełnie nie i wręcz by nienawidziłaby występowania. W bo sensie... jest aktorką w teatrze dziecięcym. Więc... Tak. To jest to bardzo nieudany związek jakby. Regularne są zagrożenie rozszarpaniem. Bo to jest takie podejście... że jest bardzo duży talent do tego, ale właśnie zupełnie inne podejście niż na przykład moje, bo ja i dużo moich znajomych to są ludzie, którzy chcą występować. A na przykład w osobie mojej dziewczyny w tej chwili mam taką osobę, która po prostu bardzo głęboko nie chce. Jasne. W sensie, że dla niej by trzeba było dopłacić i to chyba tak. Dosyć grube hajsy i nie wiem. Za występy, żeby ktoś płacił komuś? Żeby to jest skandal, nie. Nie. Występy są na budowanie portfolio, na wymianę doświadczeń. Masz takie portfolio. Jest piwo na barze, jakby jedno No, ale tak, no to jest ciekawe, że jest bardzo dużo osób, które, no, które wcale nie marzą o występie, wręcz przeciwnie, nie chcą tego robić. To dla wielu ciekawe, jak się na przykład jest taką osobą, równocześnie mając gigantyczną ilość rzeczy wspólnego, tak. A akurat to nas różni. To jest chyba niekonkluzywna wypowiedź, ale tak tylko. Absolutnie nie. Szczególnie, że ostatnia była w ten sposób. Nie, ale to też na pewno spotkaliście się z czymś takim, że jakby czujecie pismo nosem i wiecie, że ktoś by naprawdę sobie super poradził, gdyby tylko chciał, że to jest po prostu chodzące złoto, nawet nie tyle co komediowe, ale w ogóle jakby do występowania, a po prostu się zaprze i trzeba miałem sobie tak z takim koniem, zaparł się, a to potężne zwierzę. I trzeba też to przełknąć i to się pa-
patrzy na ten potencjał, trzeba uszanować też to, że jasne, też po prostu może kurwa nie chcieć, nie? Dokładnie. Zresztą to dziwnie brzmi, ale myślę, że nasz następny gość tak, na pewno nas jeszcze bardziej tutaj rozjaśni, jeśli o to chodzi, ale wiecie, dla wielu osób występ jest gigantycznym stresem. Tak. Jest i w badaniach, które teraz zmyślam na bieżąco. Jest tak, że jeśli mają osoby wymienić jakby najbardziej stresującą rzecz, jaka może się im przyprawić, to jest wystąpienie publiczne. Podczas gdy wiele osób jakby do tego dąży i chce się na taki stres nastawiać, bo to jest jednak przesunięcie pewnych ciężarów i o tym chyba będziemy teraz rozmawiać, Grzegorzu. Tak. I zapraszamy naszego ostatniego gościa, ale jak to mówią mieszkańcy Albionu, last but not the least, czyli Macieja Sosnowskiego. Jakie brawa, moi drodzy. Maćku. Dziękuję ci serdecznie. Ojoj, też sobie. Tak. No cóż, Maćku, to bardzo dziwnie brzmi, jak mówię do ciebie, wołaczu, bo znamy się od bardzo wielu lat. Ty jesteś doktorem filozofii. Czy ty w tej chwili prowadzisz zajęcia, czy tylko jesteś pracownikiem naukowym? Bo parę lat temu było tak, że na panie nie prowadziłeś zajęć. Pogadamy teraz o strukturze. Jak ePUAP działa, czy się polepszył też? Przepraszam, bo nie zasłyszałem. ePUAP? Jak to się wymawia? ePUAP? Ten nie, taki... Nie korzystam z tego. Bardzo dobrze. Jedno z pytań. Nawet nie jestem w stanie rozszyfrować tego skrótu. Nikt nie jest. Chyba to nie jest skrót. To jest onomatopeja powstała, kiedy coś uderzyło z takim dźwiękiem ePUAP. Mokry ręcznik. Przepraszam. A to brzmi tak rapersko trochę. ePUAP! Ale we Francji. No jasne. Wszystko jest elegantsze we Francji. Przepraszam. Muszę dorwać do głosu, bo wszyscy pierdolą. Ja też naczynam w sumie bardzo dużo. Bardzo dużo ja za to odpowiadam. Czy prowadzi zajęcia teraz? W tym roku akurat tak. Odbyły się, więc niestety tak i to nie składa się chyba na tą historię, jak rozumiem, która została zasugerowana, czy nie. Znaczy, zasugerowaliśmy, jeżeli dobrze z kolei zrozumiałem sugestię Martyny, bo ty, Maciek, też występowałeś w takim zespole, w którym graliśmy razem i występowałeś w takim sketchowym trio jeszcze z naszym przyjacielem Maciejem Kaczyńskim, które to trio... Nagrywaliśmy różne filmiki, cały czas będąc przekonani, że oni będą bangerami. Te filmy. Nie no, ale no i one nie były jakby bangerami. Ja je kojarzę, to ja jestem wiernym odbiorcą tego. Dziękuję. To jest, ale... jesteś w bardzo małym gronie wiernych odbiorców tych filmów. I chodzi mi o to, że na przykład my bardzo często... My, czyli niewielkie grono naszych znajomych, postrzegamy właśnie ciebie jako osobę, która ma... W sumie moja dziewczyna mogła być drugą taką osobą, ale to już oddzielna sprawa, z tym, że ona w ogóle nie występowała, a ty jednak trochę występowałeś. I jako osobę, która ma gigantyczny talent na przykład do komedii, a z jakichś powodów decydujesz się tego nie robić i chcemy cię teraz za to ukarać. Nie, po prostu jest to ciekawe. Nie wiem nawet, jak zadać to pytanie, żeby ono nie zabrzmiało zbyt osobiście i w ogóle, ale... Czy się ruchasz na pierwszej randce? Nie, sorry. To trochę zabrzmiało zbyt osobiście. Jest osobiście, nie. W sensie, czy na przykład masz tak, bo jeżeli bo jakby na przykład kurwa. O, co ci chodzi, człowieku? To jest najlepsza reakcja na pytanie, jakie w życiu słyszałem. O co ci chodzi, człowieku? Nie, czy to... Czy chciałbyś więcej występować komediowo? O. Czy też właśnie nie chcesz, a jeśli nie chcesz, to dlaczego? I czy lubisz Pattaya? Pattaya lubię. Yeah. Ale nie wiem, czy te takie kluski po prostu są z sosem. Tak, tam jest trochę orzechów. Nie ma przy tam... bardzo dużym stopniu ogólności jest to dobra odpowiedź. No, lubię, w zasadzie tak jadłem i smakowałem. Bo ja na przykład, bo ja powiem tak, moim kurwa, zdaniem... nie daliście mu odpowiedzieć o Pattayu, powiedz. Ja wiem, ale ja chcę docisnąć człowieka. Dlaczego? Dlaczego tego nie robisz? Powinieneś to robić. Więcej. Dlaczego nie? Nie uważamy, że powinieneś. Po prostu pytamy z ciekawości. To ja się postaram zuniwersalizować swoją odpowiedź, aby nie dotyczyła tylko mnie, bo... Jasne. Znaczy, ja uważam, że jestem bardzo interesującym człowiekiem, ale jestem oczywiście w mniejszości. To znaczy, ja się po prostu stresuję występami na żywo.
Jasne. To była o tym mowa wcześniej. Zgadza się. I tak myślałem, że to jest takie podprowadzenie pode mnie, co sprawiło, że mój poziom stresu... A do czego byś porównał taki stres? Jest trochę rzeczywiście. Znaczy, to jest taka po prostu bezwolna reakcja organizmu, który... Ale bardziej zagrożenie, czy bardziej obawa, czy bardziej byś powiedział, że jakiś, niektórzy mówią o pozytywnym stresie. No na pewno nie jest to pozytywny stres, raczej świadomość tego, że jestem obserwowany przez ludzi. I telefony też. Telefony nagrywane, to jest wszystko, ja tam gdzieś kamerę widziałem, to zostanie wszystko udokumentowane, jak będzie można tą żenującą sytuację, tą właśnie odtwarzać w nieskończoność. Czy oglądałeś Simpsonów może? Tam jest taki świetny odcinek. Jeden. Co reszta jest do dupy. Nie, gdzie ten Ralph, ten taki syn tego komisarza się na walentynki lisie daje ten kartkę i ona go odrzuca w programie Krusty'ego Krauna, który był tamtejszym ziarnem. I to jest nagrane i potem Bart puszcza to lisie i tak mówi, o, może dokładnie zobaczyć moment, w którym łamiesz mu serce, co się tak spodobało. Czy masz coś takiego zarejestrowane, takiego, że jakby nie wracasz na przykład do czegoś? Zaraz będzie jeszcze potem pytanie, jak odpowiesz na to. Jo, nie zdradzaj scenariuszy! Hola! Za dużo kuchni! Bo ja na przykład mam takie nagranie, nie? Sam swoje, to jest mój pierwszy występ stand-upowy, który sam zagrzebałem, nie zamierzam do niego wracać, ale czasem jak mam za dobry dzień, jak sobie myślę, o kurde, włos jakiś gęstszy, uśmiech jakiś bardziej zadziorny, odpalam sobie, tym jesteś. Czy ty nie masz? To ja mam podobnie, jeśli jakiekolwiek rzeczy są moje nagrania gdzieś tam wiszą w internecie, to oglądam je właśnie tylko w ramach takiego... samobiczowania się trochę. Tak? No chyba, że jestem wspólnie z kimś i ta osoba czerpie przyjemność z tego, to wtedy czerpie przyjemność z tego, że ona czerpie przyjemność z samego filmu. Więc to jest w porządku. Można zapośredniczyć ten traumę obserwowania jakby współobecnością. A nie masz poczucia, że jesteś bardzo śmieszny często? Ja? Na tych filmach, co oglądasz. Czy raczej masz takie, że ale beznadziejnie? Ja w zasadzie znam już te żarty wszystkie, które tam padają. Więc mnie to nie... Znaczy... Jest to sympatyczne, no jakby ci ludzie, którzy tam występują między innymi, ja jakby nie nawołują do jakichś strasznych rzeczy, jakby... To jest dosyć niskie kryterium aprobaty. Jakby... Udało się nie pochwalić nazizmu. Chciałem... Nie wdepnęliśmy znowu w to akurat. Tak. Ostatni raz. Było blisko. Trzy na cztery razy udaje się nie pochwalić, bo jednak nie, bo zapomniałem też zadać pytanie, które było jednak pytaniem do każdego z naszych gości i gościń do tej pory, tak. Czyli jaki pierwszy występ pamiętasz, że widziałeś na żywo? Tak. Jak to pytanie padło, to też automatycznie zacząłem się zastanawiać, pewnie wszyscy na widowni, a może nie. No, i tak przypomniałem, tak sobie przypomniałem, że najprawdopodobniej to była wizyta w cyrku pewnie, jak miałem parę lat. Jeśli to się liczy jako występ na żywo, moim zdaniem się liczy. Liczy się. To jest zwierzęta, nie, na pewno tak to liczą. Myślę, o, kolejny gig. Dzisiaj dobra publiczna. Tak, nie śmiałeś się ze wszystkiego, ale jak mi przypierdolił tym prętem po nogach, od razu się zabrałem do roboty. Więc może to właśnie sprawiło, że... Ale to ze zwierzętami występów... pewnie, nie? Oldschoolowy. Tak, wtedy jeszcze były Oj zwierzęta. Tak, ja też byłem, ja pamiętam. Pewnie w podobnym czasie, bo my jesteśmy obaj może, z tego samego roku. Może to był ten sam cyrk, bo oni objeżdżali całą Polskę. To mógł być nie ten mówcie sam. Tej nazwy, bo ja mam też swoje zadawnione. Nie, jest jeden taki. Ale myślisz, że to? Bo ja nawet nie jestem pewien, czy to nie był jeszcze starszy, bo ta nazwa, o której mówisz, to ona jest nawet chyba teraz, a tamto to było jakieś w ogóle, to był pewnie jakiś, nie wiem, cyrk. On się dosłownie nazywał Animal Cruelty. Nazywał się po prostu tak, okrucieństwo dla zwierząt. Przyjdź, zobacz, jak ktoś kopie konia. Nie, jakby nie wiem, jak to... Ale a dobrze to wspominasz? Pamiętasz coś konkretnie? Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie, no bo teraz to sobie przypomniałem, więc czy to dobrze wspominam? No jakby nie wspominałem tego przez całe życie w zasadzie. Nie, no tak jak z tymi filmami, no nie wiem, no nie była to sytuacja zagrażająca mojemu życiu. Był to dobrze, na jaka żywo, jest... No. Pierwsza sytuacja zagrażająca twojemu życiu, jaką pamiętasz. Musimy... Topiłem się w rzece. Wow. Tak, zostałem wyciągnięty. Też miałem jakieś 7-8 lat, wow. Dosyć młody byłem. Ojej, tutaj w Warszawie? Nie, to w lesie było. A, w lesie. Wow. Czyli w Świętokrzyskiem, o, tak ogólnie. Aha. Coraz bliżej. Uważajcie na ciepło. Ale co ty jesteś, kurwa, Jackowski?
Widzę ciek wodny, tam się topiłem. Nie powiem wam, że... W lesie. Święto powoli się przybliża. W lesie, widzę skrzyżowanie. Człowiek z blizną. A na przykład w jakiś... jak byłeś w szkole i trzeba było mieć na przykład jakieś przedstawienie, albo na przykład był jakiś apel i takiego innego rodzaju rzeczy, wtedy... to się migał... Ja poradzę sobie. To się migałeś, czy po prostu pokornie jak na ścianie, dobra, trzeba iść, jak to u ciebie było zawsze? To akurat dziwne, bo jak byłem w ogólniaku, to mnie angażowano w takie rzeczy często i robiłem to z przyjemnością, ale to głównie dlatego, że wtedy nie chodziło się na lekcje po prostu. Ta. A Stalina się chwaliła fajnie pewnie. No pewnie. Ja to... Taki ziom. No też już nie po potępiajmy go w czapu. Była mądrość etapu zresztą. W trudnych czasach, że... Bo chłopaki tutaj prawdopodobnie chusty czerwone, przymierzone. Ale, a czy śpiewanie właśnie? Bo dla mnie zawsze w szkole śpiewanie publiczne było stresem. Nie tylko dlatego, że musiałem śpiewać Bartoszu, Bartoszu, oj, nie trać ma nadziei. I za oknem był cyrk Zalewski. Ja mówię, fucking hell, naprawdę dzisiaj ze wszystkich dni. Ale śpiewanie przed klasą to była jednak rzecz taka niezbyt przyjemna. Ale na moich lekcjach muzyki było tak, że wszyscy musieli przez... Każdy musiał wstać i zaśpiewać. I jeszcze Bogu Rodzice, czyli dosyć trudny utwór. Jak była kapela, jakby zero... Bez bicia w tarczy tam. Bez właśnie tych wojów, ani nic, więc to było ciężkie, ale każdy przez to przeszedł. Wszyscy tak samo byliśmy sobą. No właśnie, ale cała klasa, ile? 30 tak. osób, no, każdy 30 po kolei śpiewał zwrotkę Bogu śpiewał, Rodzicy? Tak. Ja też przez to przechodziłam, ale krótka, na polski. Krótka rzecz w zasadzie, proszę. Na polski? Na polski. Wow. No, ale to nie oceniali wtedy, wiesz, śpiewu. Tylko poprawność. Tak. Bo nas na muzyce... Nie wiem, co oceniali. Ja mam... Czy pamiętasz, czy wygrałaś? Czy Bogu Rodzica przesuło otwarte? Przesuł otwarte, jest owszem. Ale to jest strasznie trudna pieśń do zaśpiewania. Tak, tak. Będzie copyright. Straszne to było. Tam nie było żadnego rytmu, kurczem. 21-wieczne ucho jakby nie widzi w tym melodii, a czy nie słyszy w tym melodii też za bardzo. No bo trzeba być osobą, która jakby no po prostu zabija innych ludzi, ma hełm. Wtedy tak wibrowało im właśnie. Jak to z pewnością były wtedy wibracje. Czekaj, bo mi hełm wibruje zaraz i tutaj. Wydaje się też, że pewność bliskiej śmierci pomagała na śpiewanie Bogu. Stary, ja... Co dzisiaj puszczają? Ja w ogóle znowu muszę opowiedzieć tę anegdotę, bo ja kocham tę anegdotę. Chyba nigdy ona nikogo aż tak nie rozbawiła jak mnie, więc pewnie to będzie tak i teraz. Mamy dobry start. Ale, my mieliśmy lekcję muzyki i z tego co pamiętam chyba nie trzeba było za bardzo śpiewać solo, co było super. Nice. Natomiast trzeba było śpiewać po prostu, że cała klasa śpiewała. Tak. I generalnie moja klasa była raczej trudną klasą. Tacy młodociani a la mini przestępcy, albo przynajmniej twardziele. No i ja trochę tak jakby no jakieś... Bart taki. Tak, boss. No, boss. Tak. Ja nimi wszystkimi pomiatałem, wchodziłem, mówiłem, który kurwa i po prostu... Podejrzany. Jednego chwytałem za nos, odrywałem ten nos i przyczepiałem do ucha drugiemu. W sensie robiłem to wszystko, bo po prostu byłem bardzo silny i agresywny. Ale więc oni w ogóle wszyscy nie chcieli śpiewać. I zawsze te piosenki szły tak fatalnie. W sensie, że było takie... Jabłek pełen kosz. I to nie miało żadnego bigla. A raz była piosenka, która miała refren skowronek kuka bodajże. To był skowronek kuka, tego... kuka, skowronek kuka, coś takiego. Tego podróżnika kuka. Tak, to było Jacoba Kuka, to było Kuka, tak. Kapitana Kuka. I u nas był kolega Skowroński. Wszystkich to bardzo rozbawiło, że to Skowronek, a to Skowroński. I te wszystkie typy zaczęły to właśnie już czuję, że to nie wchodzi, ale cóż, będę dalej. Wszystkie te typy zaczęły takim potężnym głosem, jak jakieś takie wspaniałe wykonanie. Pani Byczkowska zachwycona, nic nie kumała, że to dlatego, bo nagle wszyscy Skowronek Kuka, Kuka. Szczęśliwi, Skowroński wkurwiony. I tak jakby to było, i to było, że ona tego kompletnie nie rozumiała. Jakby miałeś takie poczucie, że jakby no ta osoba tego akurat nie łapie i się cieszy. Dziwne, trochę takie obleśne uczucie, a zarazem po prostu było to zabawne. Co oznacza, że jedyny sposób na sukces w muzyce to jest czyjeś po prostu poniżenie. I bez tego, ja pamiętam, bo to była też piosenka ludowa Jędrzeju, dziewcząt dobrodzieju. I mieliśmy znajomego zwanego kolegą klasowym, który miał na imię Jędrzej.
nie bawił się tego dnia za dobrze, bo wszyscy to samo, na niego patrząc tam, a wiecie, jak masz tam 7 lat, najgorsze, co możesz usłyszeć, będąc chłopcem, że jesteś dobrodziejem dziewcząt. Wow, jak to? Skąd? Zabijam je, nienawidzę. A kilka lat później rozbił się motorem na drzewie. Nie było tam niestety tak... No. O, dobre. Nie pomogło mu tak piosenka. Jego życie non sequitur, no co wam powiem. Nie było tak, że miał zajebał alimentów dużo. No to nie o to chodzi, ale nie, bo ja jeżeli mogę spytać, bo teraz już przypominam wiele rzeczy, ale czy ciebie cieszy na przykład, bo jest taki rodzaj humoru, który został dzisiaj nawet przywołany, czyli cringe'owy tak zwany humor. Czy wasza opinia na temat? Bo już opinię Grzegorza znamy, on jest niemal, że mistrzem cringe'ówy tak zwanej. Jak zajebie cringe'ówę. A jak ci, twoje, znaczy, na przykład, twoja opinia? Na przykład ta sytuacja mnie rozśmieszyła. Tak. Jeśli jest to cringe'owe, no to tak, cringe'owe rzeczy mnie śmieszą. Jeżeli to jest, if that's wrong, I don't wanna be right, jak to ma we klasie. Tak. Jest to śmieszne, przyznam. Tak, tylko, że z tym cringe'em to... Bo to chłop, że coś wyciera, to zwykle baba wyciera, więc to jest śmieszne. Coś zacząłeś, że z tym cringe'em. Nie, no, czy ja wiem. Nie, no bo z cringe'em jest generalnie duży problem, no bo obserwowanie rzeczy, które chcą być cringe'owe i śmieszne, bardzo często kończy się na tym, że te rzeczy po prostu są cringe'owe. Bardzo często te rzeczy nie chcą być cringe'owe, a są. I na przykład ja, nie wiem jak państwo macie, ale ja na przykład mam tak, że kiedy widzę rzecz cringe'ową, bardzo nie chcę na nią patrzeć i bardzo, bardzo współczuję wszystkim, którzy znajdują się w tej sytuacji, obserwując też tą sytuację. I powoduje to u mnie jakby takie znaczące podniesienie antydobrostanu. Ja tak trochę mam. Chciałbym też my motion, żeby zmienić nazwę naszego kraju na antydobrostan. Jeśli można, to jest świetna nazwa. Dużo prawdziwsza, a też tak. Ładnie brzmi. Tak. Ja na przykład tak mam z serialem. No. Bo mi tylko chodziło o to, że na przykład jak ogląduję. Ja go ogląduję. To nie jest wykładowca, okłamałem was. To jest po prostu człowiek, którego wziąłem z ulicy, bo potrzebny był jakiś gość. 7 złotych człowieku ma być. Może się i sypło, ale pieniądze mają być. Masz tu buty, ubieraj. Że jak są programy polityczne różne na przykład, albo takie dyskusje i ci ludzie rozmawiają i ja... Bardzo, na przykład jak nawet nie lubię danego polityka, czy prezentuję jakiś światopogląd, który nie jest mi bliski, to i tak bardzo kibicuję mu, żeby mu się udało dobrnąć do końca wypowiedzi programu, nie ośmieszając się strasznie. No. I ja w pewnym momencie przestałem oglądać tego typu rzeczy, bo nie byłem w stanie. Na przykład 1 z 10 to jest jakby 10 osób, które muszą odpowiadać na żywo na pytania. I to jest dosyć nieprzyjemne. Ja byłem tam. Absolutnie stresująca rzecz. Ty też tam byłeś? Nie, nie tylko Maciej Buchwald, też również. On się dobrze poradził, a ja zawaliłem 3 pytania w pierwszej rundzie, w drugiej rundzie odpadłem, prawie na początku. Takie proste. Kibicowałbym ci na pewno. O Jezus, jaki to jest wstyd, potem stoisz tam i Jezus Maria. Pochuj te 75 zł na tę mensę wydałem. Nie świecą się te światełka, już wszystkim się świecą, a jesteś taki wygaszony, to musi być strasznie przykre takie. Tak. Bo oni muszą stać. Tak, oni nie mogą nie pójść. Na przykład odpadasz w 5 minucie tego programu i przez pozostałe, nie wiem, 35 po prostu stoisz w ciemności. Tak. Skrolujesz. Swoją drogą, ja chciałem powiedzieć jeszcze o tym cringe'u, bo jak jest na przykład jeden z najsłynniejszych seriali komediowych, jestem erudytą, jeden z najsłynniejszych serii komediowych wykorzystujących cringe, czyli na przykład The Office. Proszę to wyłączyć! Otóż, ten serial mnie strasznie śmieszy, a z drugiej strony czasami robiłem tak, że ja po prostu z jednej strony to jest mega śmieszne, czasami było tak, że ja wiedziałem, że jakaś postać znowu strasznie ośmieszy, najczęściej ten Michael, to ja czasami jednak to musiałem wyłączyć, zatrzymać, trochę odczekać, bo po prostu
jednak nie mogłem znieść tego upokorzenia, a równocześnie jakoś mnie to śmieszy, takie bardzo dziwne coś pomiędzy jednym a drugim. Tak. Ja w ogóle często mam poczucie, że mi w ogóle nie przeszkadza w filmach, na przykład akurat ja tak mam, że jakaś taka przemoc fizyczna nie bardzo, natomiast jak wiem, że ktoś będzie upokorzony, typu, że przychodzi na, jakiś debil przychodzi na obiad do mądrych i wiadomo, że ci mądrzy zaraz się będą śmiali, on coś powie i się ośmieszy. Tak. I oni się będą śmiali tak, że on nawet nie będzie wiedział, że się z niego śmieją. Tak, ja wiem, że się szykuje taka scena, to ja najczęściej wyłączam i tak się zbieram i sobie mówię, kurwa, to są w ogóle fikcyjne postaci, oni nie istnieją, to są aktorzy. Tak. I dopiero po chwili jakby to wyłączam. Ale to znaczy, że nie jesteś psychopatą, że twoje neurony lustrzane działają, empatię jeszcze masz i Równocześnie jednak to The Office mnie strasznie śmieszy, ale może tam jest jednak dobry balans, że jednak... Że na przykład bardziej mnie śmieszy to amerykańskie od drugiego sezonu, gdzie jednak jest troszkę pogodniej. Tak. Troszkę mniej tam nienawidzą tego głównego bohatera. Troszkę to jest takie... Chyba najlepszym przykładem będzie taki serial brytyjski, nazywa się Peep Show. On jest też realizowany dosyć do niecodziennej technice, bo wszystko jest z POV, czyli z pierwszej osoby. Jest też trzeciej osoby, ale to jest wersja, gdzie się strzela. Przepraszam, najmocniej. Ten serial jest... Ja bym powiedział, są tam momenty, gdzie ja mam raczej taki, nie cringe, to ja nie mogę właśnie na przemoc patrzeć, to nie daje rady, ale jak widzę taką sytuację, to przyznam, mnie ciężko jest odrzucić, ja się lubię, ale tam musiałem kilka razy zastopować i tak... Sam się rozejść chwilę, bo tak czułem, co ty robisz, człowieku, co ty robisz? Krzyczałem do ekranu, do czegoś, co było już dawno nagrane. Jakby chcąc zmienić działanie osoby, ja też tak robię w kinie nadmiennie. To dość często krzyczę tam, nie idź tam! I tak dalej. To też jestem ja. I czy twoje przygotowanie z punktu widzenia filozofii może nam rozstrzygnie tą zagadkę? Cóż takiego jest w człowieku, że chce patrzeć z jednej strony na Weltschmerz, nim szarpie, a z drugiej strony... Weltschmerz, jak się nazywa ten, co po niemiecku, co jak cię cieszy, jak się ktoś wypierdoli? Schadenfreude, jak cię szarpie. A z drugiej strony jesteśmy socjalnymi małpami, które pomagają. Że patrzenie na cringe, czy... Czemu by to miało śmieszyć, jak się drugiej osobie źle dzieje? No bo zazwyczaj, no nie, w takich sytuacjach cringe'owych mamy do czynienia z upadkiem autorytetu, jak w większości komedii, no nie, że ktoś, kto ma pozycję wyższościową, zostaje sprowadzony albo do cielesności, albo do wydzielin, albo do tego typu rzeczy, no i się pokazuje, co... Albo do ukrywania cielesności i ukrywania wydzielin, no tak. To chciałbym nadmienić. Wiadomo, że jak się ukrywa coś cielesnego, no to się ukrywa wydzielinę. Zgadza się. To jest jak... I uczestniczy się w tuszowaniu. Pokazałem. Bardzo lubię pokazać brzuch. Wyglądała jak wydzielina trochę, to coś. No dobrze, to jest wydzielina. Jestem pokryty wydzieliną. Nie, przepraszam, bardzo obleczny żart, nieważne. Nie, ale czy ty stoisz raczej po stronie tego, że człowiek jest predestynowany do zła w społeczeństwie, czy nie, raczej nie, to odwrotnie? Ja kiedyś to nie wiedziałem, a teraz coraz bardziej, już wiem. Coraz bardziej wiem, tak. Bo jakby już coraz mniej mi zależy, czy się mylę, czy nie, więc mogę sobie pozwolić na luksus wiedzenia. I mi się wydaje, że człowiek jakoś z natury to jest nijaki, no ale później, jeśli w ogóle powstają pojęcia dobra i zła, no to te zachowania ludzkie determinowane biologicznie raczej się łapią na te dobre w większości tak naprawdę. Nam się wydaje, że to człowiek jest zły, bo oczywiście medialnie podkręca się wszystkie złe wydarzenia, ale to, że ludzie się... Człowiek jest zły. Ile nas tutaj jest? 20 osób. No to jakby był zły, no to jakby wysiedzenie 2 godzin przez 20 podmiotów, które są skażone złem, byłoby niemożliwe. A ci ludzie jeszcze wsiadają w samochody. Jak się stanie na placu na rozdrożu, to tam się patrzy w dół na te ulice, gdzie samochody jeżdżą. Tak. Mnie to zawsze fascynuje. Każdy człowiek siedzi w samochodzie, który waży tam tonę, 2 tony, zależy od samochodu. To jest maszyna śmierci. To zostało zresztą wykorzystane, jak zostało, co jest straszne. No ale biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście każdy człowiek miałby być zły i siedzi w maszynie śmierci, to, że takie sytuacje jak atak terrorystyczny z użyciem samochodu ciężarowego nie zdarzają się nieustannie. Znaczy, że ruch samochodowy po prostu, który opiera się na niepisanej umowie między ludźmi, przestrzegajmy tych przepisów, bo się inaczej pozabijamy, że to działa. Tak. Czemu? Jak, skąd to się wzięło, że to działa? No. Ci ludzie jakby z dobrej woli stosują się sami do przepisów ruchu drogowego, bo są w porządku. Jasne. Bo nie są złośliwymi
tępymi skurwysynami, tylko po prostu życie społeczne jest jedną z takich podstawowych, fundamentalnych rzeczy, kurde, które nas definiuje. Ja się czuję przekonany. A się rozgadałem. Tak, ale to ty myślisz o takich rzeczach, a ja jak tam jestem, to myślę, a komu na haram? Nie ma opcji, że dobiegnie. Nie ma opcji, że dobiegnie. 166 w moim kierunku, fuck you, man. A propos numerów, mamy dla ciebie wideo pytanie może. Co ty na to? Chcesz na nie odpowiedzieć? Wideo pytanie. Ostatnie wideo pytanie z numerem 3. Wideo pytanie, nasz kolega Cezary. O, witam kochani, to ja wasz taki, kurde, jakby to powiedzieć. Wasz pytaniowy korespondent Cezary. Właśnie jestem w kiblu w pociągu i zastanawiam się właśnie nad takim pytaniem dla naszego gościa, czy też gościni. Czy ty, słuchaj, często ci się zdarza podróżować i w jakim właśnie, jaki jest ulubiony środek transportu do takiej podróży? I drugie pytanie, podchodzi do na mieście ten koleś i klepie twoją dziewczynę w tyłek. Co robisz? Nie dostrzegłem tego to człowieka. To był Tomasz Kwiatkowski, autor wulgarnego stand-upu o ruchaniu. Naprawdę nie trzeba mieć tej informacji. Ale popatrz, jak się złożyło. To jest stary... To jest taki deep cut, co on zajechał. Ja nawet nie wiem, co ci powiedzieć. To jest nasz kolega Kwiatek. Pozdrawiamy cię, Tomasiu. Życzymy ci przede wszystkim w tym nowym roku wytrwałość. Ale popatrz, że akurat jest o środkach lokomocji, w związku z tym, jak rozmawialiśmy o umowie społecznej wokół. I też o kimś, kto łamie umowę społeczną. Ja bym chciał się do drugiego pytania odnieść. Dobrze. Ktoś, kogo nie znasz, klepie twoją dziewczynę po dupie. Nie, bo przez chwilę coś chciałem powiedzieć i zapomniałem po prostu teraz. Przepraszam. Letologika to się nie, coś tam mi chodziło po głowie, ale nieważne. No to środek transportu twój ukochany. Ja generalnie nie przebadam za podróżowaniem. Środek transportu, nie wiem, nogi, nie wiem, buty. Chodzenie jest jakby moim ulubionym sposobem przemieszczania się. Bardzo dobrze, perpedes. I nie lubię latać samolotami, jak trzeba. I no pociągami tak, bardzo lubię jeździć. Też korzystam z ubikacji w pociągach, a nie jest to ponoć powszechna rzecz. Naprawdę? Tak, że ludzie są tacy, którzy nie korzystają. Kto tutaj Szczoszka nie zajechał w klopie, bo się boi? Można nie klaskać, tylko jakby dać dowód. Tak? Tak. Ale to jest czyszczone regularnie, nie? A poza tym, wiesz... Raz w miesiącu? Wiatrem chyba spod spodu pędzi. Nie, to jest czyszczone częściej niż nasze własne toalety, jak się zastanowicie chwilę. Debile! I co? Dalej na ile się razy myjecie klop? Bezmózgowe... Nie, no przepraszam. Codziennie? Codziennie. Codziennie myjesz toaletę swą? Znaczy bez użycia tych wszystkich środków, ale tak, żeby... Moczem myję. Moczem. W sensie, nie no. I gównem. Kupuję takie specjalne pojemniki z moczeników. Gównem. Dobrze, nie chcesz pomylić, nie? Przepraszam, bo to nagrywane. Moczu i z gównem jakby potem, ale by był przypał jakbyś... O Jezu, przecież ja dzisiaj tylko gównem miałem przeleć. Wszystko pomieszałem. Po ręce w moczu jak frajer. Nie, tam jest fajnie. W toaletach. No to co, jeszcze pytanie jakieś chyba ten. Tak? No może też byś wybrał jakiś numer od 1 do 50. 50. Wow, ale zajechał. Świetne pytanie, kurwa, no. Sam je napisałem. Noszenie czapki w zimie, przyjemność czy przykra konieczność? Przykra konieczność. Nice. Dlaczego? Pomyślałem, docisnę go. Nie dam się tak łatwo wymknąć. Jest tam jeszcze kilka kropli soku tam na bank. No bo czapka gryzie, jest, poci się człowiek. Słusznie, dobrze, dobra. Jeszcze jakiś numerek bym się poprosiła. 49, poproszę. Szalik zim. Jak pracujesz w domu, to słuchasz do tego muzyki? Ja nie pracuję w zasadzie. Nigdzie. W domu, nie w domu. Kurwa, przekreślił nas. Nie, po raz kolejny. Kiedy... Teraz go dość szokująca i raczej nieprawdziwa odpowiedź. Doskonały pomysł na odpowiedź. Ja tych rzeczy nie robię. Na przykład jak sprzątasz. Słucham muzyki bardzo dużo i bardzo dużo słucham podcastów. W zasadzie cały czas słucham i mam cały czas słuchawki na uszach od jakiegoś czasu. Od kiedy odkryłem podcasty i od kiedy odkryłem, że mogę ich słuchać i nie irytuje mnie to. O. To dobrze, bo jesteś w jednym właśnie. Tak właśnie pomyślałem, że jak lubię słuchać, to sobie wystąpię. Bo... A co?
Jest to stresujące tak... oczywiście, ale... Posłucham ale, że sobie co, później, zobaczę. Sprzątasz i leci podcast? Tak. Tak, jak myję klop moczę. Piszesz coś i leci podcast? No mniej więcej tak to naprawdę? Było. Naprawdę? No. I nie ci się nie jebie jakby... Jebie mi się, lekko gotowo, no wiesz. Bo na przykład... Znaczy, ja nie mówiłem, że to dobrze wpływa na jakość mojej pracy, ale ja to bardzo lubię robić. Ale to było piękne, jakbyś właśnie, wiesz, tam sprawdzał prace zaliczeniowe swoich studentów i tam morderstwo to wstrząsnęło po jakichś mordach, bo tam podcasty są o mordach. Nie? A czy słuchasz True Crime? Nie. Bardzo dobrze. To jeszcze jakiś numerek. Tak. 19. Wow, ale jazda. Wracamy do klasyki. O, to jest totalna klasyka. Jakbyś wychodził się lać na ring, to do jakiej piosenki wychodzisz? Yo. To jest mocne pytanie. Bogu rodzice. Bogu rodzice. No, musiało być to coś takiego raczej, tak? Takiego, że jak umrę, to jakby... Żeby miał właśnie coś takiego, jak to się mówi, pogrzebowego właśnie. Od razu? Z typowego, tak. Ave Maria z tym? No właśnie, jakieś to takie... Jest. Albo skowroneczek kuka. Ale to mogłoby też przerazić przeciwnika, który wiedziałby, że ja jestem gotowy na wszystko. Gotowy. Ja mogę umrzeć na ringu, już jakby odśpiewane zostało. Już doskonały pomysł, żeby załatwić to, zagrozić mu tym pogrzebem. To jest dobry pomysł. To był taki zawodowy wrestler. No oczywiście zawodowy wrestling to nie były prawdziwe walki, tylko udawane. Undertaker. Ale był to Undertaker i on miał taki wspaniały, ten z trumną wchodził i zawsze ten, tylko raz kiedyś został pobity przez wielu innych wrestlerów, bo oni się zmówili i wsadzili go do jego własnej trumny. Tak jest. Okazało się, że po prostu miał umowę z księdzem na tego, na te wszystkie usługi, co jest dość częste. Ksiądz jak tylko... Tak, nie, to jest ostatnia afera, nie wiem czy... O Jezu, jakby tak rozkręcić taką ponurą, pogrzebową pieśń na pełen regulator przed wejściem na ring, to myślę, że to mogło zrobić piorunujące wrażenie i nawet jakiś taki na przykład co bardziej przygłupi fighter mógłby się tak tym zasugerować, żeby stracił zdolności fighterskie. Po prostu byłoby coś takiego, co? Jezu, co się dzieje? Nie wiem. Ja pogrzeb? Stracił zdolności fajderskie, które traci się jako jedne z pierwszych też nadmiennie. To trzeba przyznać, że w szczególności w sytuacji zagrożenia życia, kurwa. Słuchajcie, moi drodzy, najwyższy czas też podsumować i podziękować moim zdaniem. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję za tę rozmowę. Dajmy. Stanąłem na tym. I co? Też jesteśmy... A my nie mieliśmy też takiego zwyczaju, ale może sobie zrobimy o występach. To my gadaliśmy długo. A może sobie strzelimy po pytaniu z kwestionariusza na sam koniec. Nie robiliśmy takiej rzeczy jeszcze. No, tak. Zwłaszcza, że ja nie pamiętam numerów kompletnie. Tutaj jest mikrofon, do niego się mówi. Dobrze, tutaj jest. To już prawie koniec, proszę państwa, bo naprawdę faktycznie to trwa. Ale tak. To jaki numerek chcesz zatem? Ja chcę numer, mój szczęśliwy, 27. No zobaczymy. Konsola czy PC? Hej, to nawet ja ułożyłem. PC. Nigdy nie miałem konsoli za bardzo. Miałem tylko jedno, PlayStation 1 niestety. Graliśmy w SingStara na niej. I co ciekawe, dla wszystkich, którzy grają do dzisiaj w SingStara, nie musisz śpiewać słów, starczy wyśpiewać ton. Tak jest, ponieważ to nie jest mądre stworzenie, więc jeżeli na przykład dostajesz Bogu rodzice, nie musisz pamiętać słów, tylko robisz... I wtedy wszystko, kurwa, perfekto. Tak. Mój brat to odkrył i każda impreza nasza wspólna z udziałem SingStara, to był mój brat z nawiedzonym wzrokiem. Na przykład. On znał tylko, kurwa, tony. Nie znał słów. I był niewiarygodny typ. Ja muszę to wygrać, kurwa, i wiecie, na przykład... Billie Jean to mnie, tylko żeby się zgadzało. No, just say. No dobra, dla ciebie, Martyna, jaki numerek? To ja poproszę 18. 18. Czy lubisz skoki narciarskie? Uruchomiło falę wspomnień to pytanie. Trochę tak, mm-hmm. Bo samych sobie skoków nie lubię, bo to nudne, ale całą tą otoczkę bardzo lubię. Bardzo mi się podoba to, że w ogóle uważam, że rewelacja, jeżeli bym mogła nazwać na przykład coś takiego mojego, nie wiem, dziecko i tak dalej, to chciałabym, żeby się nazywało Turniej Czterech Skoczni. Bo uważam, że to jest...
to jest wspaniały turniej czterech skoczni. I zawsze tam była taka melodia. Może państwo będą wiedzieli, jak było studio skoków narciarskich, to zawsze tam była taka melodia, co ja próbuję ją znaleźć i nie mogę. I wpisuję cały czas melodia ze studia skoków. Nie mogę. I mój serdeczny kolega Marcin Kruk, kurwa mać, wiem, że to znalazł i nie chce mi tego pokazać. Wow. Słuchaj, Kruk. Uważaj, kurwa, już nie krasz. Tylko dawaj ten. Dawaj melodię. Dawaj ten numer, bo cię rozjadę. Co za groźba. Lis, Kruku. O Jezu. Po ten serku. O, to tak, szło tak. Tak, tak, to. A, ja to znam. No właśnie, no i teraz jak to się nazywa? To jest, nie powiem. Nie żartuję, nie wiem co to jest. Nigdy nie oglądałem skoku. Tak. No to, to tyle. Krzyś? Ja bym poprosił numer 35. Dobra. Trzeci jeszcze ten program. Czy dzieci irytują? Te małe kurwy. Nie, otóż tak. Te małe kurwy nie. Ja w ogóle kocham dzieci i strasznie mnie one rozczulają i naprawdę jest coś w dzieciach, co mnie totalnie rozczula, ale też bywają bardzo irytujące. Wiem, że jest to jest to odpowiedź jako taka, jak większość prawdziwych odpowiedzi, bardzo bezbarwna, bo dużo lepsze są radykalne odpowiedzi typu wszystkie irytują, zabić, albo nigdy nie irytują, kochane słodyczki. No czasami irytują, tak, no jakby... I też zastanawiam się, jak będę miał własne dziecko, jak często jak ta irytacja imię, będzie. A, no bo tak, no, przy takiej przedłużonej opiece nad kimś bliskim, to pewnie jakby czynnik irytogenny wzrasta. Przepraszam, ale kocham zastąpienie rodzicielstwa jako przedłużone. Rodzicielstwo, to jestem przedłużonym opiekunem tego chłopca, proszę. Wyrasta mu z pleców, na to wygląda. Jak długi płaszcz. Tak. Ja zamierzam przyszyć się do swojego dziecka jak długi płaszcz, żeby zawsze go osłaniać, je osłaniać. No tak, więc jakby myślę, że dzieci no, bywają irytujące, ale też no, jest bardzo dużo rzeczy w dzieciach, które jakoś straszliwie mnie rozczulają ogólnie w małych stworzeniach. Alergeny na przykład. Znaczy też jest ta oksytocyna, która ewidentnie się jakoś wydziela, jakieś taka mieszanina opiekuńczości, czegoś, że coś jest małe, że coś jest takie świeże, ale na przykład z jednej strony, jak dziecko sobie ćwiczy używanie języka i coś dużo razy powtarza, to jak ja takie dziecko widzę krótko, to mnie to rozczula, jakby mi taki gnój powtarzał przez godzinę na przykład jedno słowo, albo po cały czas pytał dlaczego. Pamiętam, jak zresztą syn obecnego tu Macieja pytał wiele razy, zadawał pytania i Maciej nam uzmysłowił, że nie chodzi mu o odpowiedź, tylko chodzi o samo powtarzanie, o uczenie się poprzez powtarzanie, czy też zabawę, przyjemność powtarzania, a być może o władzę, jakby kto wie. Wdrukowane po prostu od samego poczęcia struktury przemocy tak łatwo się nie poddadzą. Nigdy. Natomiast to, co mnie totalnie zachwyca w dzieciach, to jest ta taka właśnie świeżość, że wszystko jest wydarzeniem. No nie wszystko i nie taka świeżość, ale często jest coś takiego, na przykład się idzie i jest kasztan i kurwa kasztan! Jakby wow, tramwaj przejechał, zajebioza i to jest strasznie fajne. Ja to nawet w pewnej mierze mam, co bardzo wkurwia, co po niektórych moich kolegów, na przykład jedziemy samochodem razem, a ja mówię kasztan. W stylu kasztan! Oni mówią, Grzesiek, dzięki za info. Nie, w portkach, zesrałem. A, tak też mówię, bo mam olbrzymie problemy z trzymaniem kału. Zresztą, no to bardzo, bardzo upośledza moje życie towarzyskie i też artystyczne. Byłbym dużo sławniejszy, gdyby nie jeden. To mi dało, parę kontraktów straciłem, bo jakby miałem prowadzić Oscary, ale no zesrałem się. O rany, nie można lepiej podsumować tego wieczoru, tak. Moi drodzy. Miałem prowadzić Oscary, ale się zesrałem. To jest gotowe. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obecność tutaj. Wiesz co, się stało, połamałem to na koniec. No cóż, takie życie. To byli nasi prowadzący Martyna Cytryna oraz Grzegorz Uzdański. Bartosz Zalewski. Dziękuję serdecznie. Byliście kochani. Trzymajcie się. Do rychłego. Pozdrowienia. Kurde, no połamałem.